Otwieram sesję Rady Gminy Dobro. Witam. Witam Gminy Dobro, Pan Wójta Gałązkę. Witam Wójta Gminy, Pana Piotra Kielejkiego. Witam Sekretarza Gminy, Pana Macina Bielskiego. Witam Panią Skarbnik, Gminy Ciszkowską. Witam Pana Mecenasa. Witam Wysoką Radę. Witam wszystkich, którzy nie wymieniłem. Proszę się o zalogowanie się. Już. Wszyscy już. Michał jeszcze. Michał. Już wszyscy, tak. Obecnie jest 14 radnych obecnych, także sprawy będą miały moc prawną. Porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Informacje o pismach wypowiedzeniu z Rady Gminy. Odrzucenie wniosku w sprawie Komisji Rady Gminy ostatnio odbytych posiedzeń. Informacje o Wójta Gminy działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia ceny jednostki paliw w Gminie Dobre na rok szkolny 2021-2022. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad postępowania przyrody w udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Dobre, sposobu jej rozliczenia. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia metody dostawcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zadowolenia części zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, kompostownikami i odpady stanowiące odpady komunalne kompostowników i dowolnych z nich niedobrych. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania szczegółowego za sposobu zakresu świadczenia usług, zbierania odpadów komunalnych i właścicieli nieruchomości terenu gminy Dobre i zabudowania tych odpadów. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Dobre. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałej Komisji Rady Gminy Dobre na 2022 rok. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Gminy Dobre na 2022 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmienia szczegółów i trybu harmonogramu planowania projektu strategii rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wójta Gminy Dobre. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2021-2030. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobre na 2021 rok. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2030. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2022 rok. Przyjęcie protokołu otwarcia sesji, wolne wnioski na przyjęcie sesji. Czy są uwagi do porządku? Pan Wójt, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Do porządku obrad chciałbym wprowadzić następującą uchwałę. Szanowna Rado, projekt uchwały Państwo otrzymamy przed chwilą. I chciałbym tą uchwałę wprowadzić do porządku obrad przedstawionego na Komisji Prawa. Tytuł uchwały brzmi: to jest uchwała numer 21 Rady Gminy Dobre dnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały numer dnia 2019 roku w sprawie poboru opłaty za wynagrodzenie opłatami komunalnymi na terenie Dobre w drodze inkasa wyznaczenie kasentem oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkasa. Żeby bardziej, Szanowna Rada, zmobilizować naszych sołtysów do aktywności w zbieraniu środków za nieczystości na terenie naszej gminy, moja propozycja w tej uchwale brzmi, żeby tą stawkę
podnieść z 5% do 7% wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów. Bardzo bym prosił o przyjęcie tej uchwały. Mówię, no za ten trud, za tą ciężką robotę, za to chodzenie, obżeranie się z niektórymi osobami, uważam, że te 2% naprawdę to będzie adekwatne, no może nie zupełnie adekwatne, ale przynajmniej zbliżone do jakiegoś wynagrodzenia takiego uczciwego za tą pracę, którą wykonują. Następna sprawa to by było, Szanowna Rado, w punkcie 9a. Punkt 9 mamy podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobre, a w punkcie 9a właśnie proponowałbym wprowadzić tą uchwałę, o której przed chwilą mówiłem. Szanowna Rado, tak się stało, że w dniu wczorajszym z Urzędu Wojewódzkiego dostaliśmy informację, że musimy wprowadzić kwotę do naszego budżetu 1000 zł. To dotyczy uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Dobre na 2021 rok. I tu Państwo na pewno otrzymali tą uchwałę i macie zaznaczone w kolorze różowym. To jest dział 853, paragraf 269. I tu jest zapisane: środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. I to jest kwota 1000 zł. Myślę, że Szanowna Rada przychyli się do zmiany i dodatkowego zapisu w tej uchwale, żebyśmy te środki mogli przyjąć. Bo jeżeli nie przyjmiemy tej kwoty 1000 zł, to po prostu te pieniądze nam przepadną. Nie dostaniemy z Urzędu Wojewódzkiego na te zadania Funduszu Pracy. To by moja była taka prośba następna, żeby po tu uchwały oczywiście mamy w punkcie 11 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre, tylko chodzi o tą kosmetykę zapisu. I następna rzecz, Szanowna Rado, też dotyczy w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2021 rok. Jak Państwo sobie otworzą załącznik numer 2, plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. To dotyczy sołectwa numer 3. Numer 3, to jest Dobre 3. I merytoryczny błąd powstał przy pisaniu. Mamy taki, jak tu może po kolei przeczytam. Dofinansowanie do dokumentacji projektowej na modernizację drogi ulica Sienkiewicza. Tu jest wszystko w porządku. I to, co zostało zapisane, a powinno brzmieć tak. Może przeczytam to, co w tej chwili, jak to brzmi. Dokumentacja na utwardzenie drogi ulicy Dobrzynieckiego. Zabrakło tutaj słowa dokumentacja i zakup materiałów na utwardzenie drogi ulicy Dobrzynieckiego. Prosiłbym Szanowną Radę o właśnie dopisanie i zakup materiałów. Bo te środki po prostu nam przepadną, te 29 522. A jeszcze te materiały w tym roku po prostu zakupimy i one będą po prostu dowiezione na plac budowy ulicy Dobrzynieckiego. Ulica Dobrzynieckiego to jest ta ulica, na której mamy nasze komercyjne przedszkole. Bo ta droga, myśmy co prawda złożyli wniosek do RFIL-u, czekamy na rozstrzygnięcie, ale jeżeli te materiały kupimy, ta droga będzie nas taniej kosztować, bo będziemy mieli jakąś już część materiałów. I bardzo bym prosił, prawda, żeby Szanowna Rada sobie dopisała i zakup materiałów na utwardzenie drogi ulicy Dobrzynieckiego. Także to jest moja gorąca prośba o taką kosmetykę zapisu. Uciekło to, powiem, przy przepisywaniu. Dobrze, że w ostatniej chwili żeśmy tutaj się dostrzegli tego błędu, bo no, te pieniądze by praktycznie przepadły. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi?
Nie widzę uwag do porządku obrad. Czy głosujemy pana wnioska, pana wójta wnioski, czy głosujemy to razem, czy oddzielnie te trzy punkty? 9A uchwałę, te 1000 zł i ten dopis do... To był... Razem, tak? To jest za zmianę porządku obrad. Te trzy punkty, które pan wójt prowadził, proszę podnieść ręki do góry. Tak, kto jest trzeci, kto się wstrzymał? Kto jest za przyjęcie porządku obrad po zmianach wprowadzonych przez pana wójta? 14. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Porządek obrad został przyjęty. Punkt drugi. Informacje, pisma, jakie płynęły do Rady Gminy. Szanowni Państwo, wpłynęło 5 uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i w tych 5 każdej uchwale, każda uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczy naszych uchwał, które Państwo podjęli dotyczące podatków. To są, uchyla się w części zapisy w tych uchwałach. One, to unieważnienie nie ma wpływu na ważność uchwały dalszych, nie ma wpływu na wysokość stawek podatkowych. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej zapraszam do wglądu, są u mnie na stanowisku pracy i są w Biuletynie Informacji Publicznej podpięte pod każdą uchwałą z poprzedniej sesji, także można sobie przeczytać, poczytać, bo one są takie dosyć długawe uzasadnienie prawne, ale tak jak mówię, nie ma to wpływu na ważność. To niektóre uchwały są jedno słowo wyrzucone w naszej uchwale. Tak, słowa są jakieś słowa w uchwałach, które no nie mają w ogóle nie decydują o ważności tych uchwał. Uchwały są ważne. Uchwały są ważne, tak. Komisja Budżetu, Oświaty i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021 roku podjęła dwa wnioski. Pierwszy wniosek: uwzględniono prośbę Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mlęcinie o 14 godzin świetlicy od drugiego półrocza 2022 roku. I ten wniosek został podjęty 11 głosami za. Drugi zaś wniosek dotyczy wynagrodzenia pana wójta i on będzie odczytany przy uchwale o wynagrodzeniu pana wójta. Odnośnie pierwszego wniosku. Ten wniosek był przegłosowany na Komisji Boru, tylko ten wniosek jest według mnie niekompletny, bo Komisja Boru powinna wskazać środki, skąd mamy wziąć na te pieniążki. Także proponuję, oddaję głos na salę, żeby z jakiego działu mamy przenieść te pieniądze, jaki dział. Pani Radna Wada, proszę. Kwestia skandalu pieniądze na ten cel była już podjęta na Komisji Boru. Chciałam zaznaczyć, że nie my radni jesteśmy księgowymi, żeby szukać pieniędzy. Chciałam nadmienić, tak jak tutaj na komisji jeden z radnych, pan Laskowski, powiedział bardzo mądrze, jeżeli na jedne zadania Rada ma znaleźć te pieniądze, na drugie zadania nie, bo to należy się z urzędu. Również z urzędu prawo wymaga tego, żeby dzieci miały dostęp do świetlicy. Uważam, że to pytanie, które pan przewodniczący teraz zadał, jest kompletnie niezasadne. To nie Rada ma szukać tych pieniędzy. Albo szukamy na wszystko. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja w tej sytuacji mam odmienne zdanie. Jeżeli komisja chciałaby złożyć wniosek formalny, powinna wskazać, z którego działu paragrafu mają być zdjęte środki i przeniesione na który, ponieważ w tym przypadku to można to traktować tylko i wyłącznie jako wniosek do wójta, który ewentualnie sam będzie chciał dokonać takiej zmiany, jeżeli wniosek taki będzie chciał złożyć. Dziękuję.
Ja odnoszę wrażenie, że pan przewodniczący zamierza podważyć wniosek z komisji. No to w takim razie ja mam propozycję, żeby pan przewodniczący wskazał również, skąd przeniesiemy środki, żeby sfinansować podwyżkę dla pana wójta. Bo pan przewodniczący zawnioskował tu podwyżkę. Dziękuję. Czy to zmienia budżet, proszę wskazać środki z jakiegoś działu, z jakiego działu. I pan przykładowo, powiem tak, jak były podniesione diety na rannych, pan nie pytałeś się, skąd mają być pieniądze na to. Nikt się nie zapytał. A ja byłem panie skarbnik, rozmawiałem, czy damy radę. No. Panie radny, naprawdę, proszę przed regulami, tam wyraźnie napisane jest, że środki, jeśli przysyłamy w budżecie radnych, czy ktokolwiek, proszę przesunąć środki z jakiego działu na jaki dział. Jeśli nie ma takiego wniosku, ja uważam, ten wniosek trzeba oddać do dyspozycji pana wójta i to wszystko. Jeśli są inne problemy, ten postanowienia, proszę, słucham. Uważam, że to pan wójt decyduje w budżecie przy wszystkich przesunięciach. Jeśli nie ma wniosku złożonego z jakiego działu na jaki dział, pan wójt podejmie decyzję z jakiego działu na jaki dział. Pan wójt, proszę bardzo. Wszystko widzimy, to co nie potrzeba, panie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Dość dużo żeśmy debatowali właśnie na ostatniej komisji BOR-u odnośnie pozycji świetlicowej. Ja Państwu powiedziałem, że przedstawiłem dwie propozycje, tylko te propozycje muszę podjąć merytorycznie z przewoźnikiem, gdzie po komisji BOR-u następnego dnia do niego dzwoniłem, do tego pana. Oczywiście on po świętach do nas podjedzie, będziemy rozmawiać, ponieważ on z dnia na dzień nie mógł podjechać tutaj ze względów zdrowotnych. Ale myślę, że po świętach Bożego Narodzenia już będzie w stanie podjechać i będziemy po prostu rozmawiać. Są dwa rozwiązania i będziemy tutaj próbowali jakieś rozwiązanie zastosować i wprowadzić. Tylko na chwilę obecną nie potrafię Państwu powiedzieć, bo to się dzieje tak szybko, że tak jak wspomniałem, ja nie dociekam z jakich przyczyn, powiedział mi względy zdrowotne. To dla mnie jest jednoznaczne, co to są względy zdrowotne w obecnym czasie covidowym. Myślę, że ten wniosek, jak zostanie do mnie przesunięty, przed chwilą właśnie taka propozycja tutaj padła ze strony pana przewodniczącego, tematem się dogłębnie zajmę i będę o tym radę informował, jak przebiegały rozmowy w tej sprawie z osobą, która świadczy nam usługi dowozu dzieci do placówek oświatowych. Dziękuję za uwagę. Inne propozycje w sprawie tego wniosku. Radna Banas, proszę bardzo. To nie będzie propozycja z mojej strony, tylko chciałam wyjaśnić, że sprawa świetlic wraca jak bumerang do nas systematycznie co rok, a czasami i co pół roku. To nie jest sprawa świeża. Systematycznie były odrzucane wnioski dyrektorów, jeżeli były w aneksach uwzględniane godziny dodatkowe świetlicy. I myślę, że ten problem najwyższy czas rozwiązać, dlatego że to nie jest jakiś wymysł dyrektorów szkół. Jest to obowiązek zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w szkole dla rodziców pracujących. I nie rozumiem, skąd ten problem. Dziękuję bardzo. Problem, wiadomo, chodzi o pieniądze. Dobra. Nie ma innej propozycji. Przegłosujemy to ręcznie, tak? Ten wniosek. Przechodzimy do ręcznego głosowania. Wniosek oddajemy do pana z komisji BOR, do pana wójta, do dalszej analizy. Kto jest za tym wnioskiem, moją propozycją? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Wniosek został przesłany do pana wójta. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał rady gminy. Proszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ostatnio odbyta sesja miała miejsce 17 listopada bieżącego roku. W okresie sprawozdawczym przyjąłem 29 petentów w różnych sprawach. Uchwały są w trakcie realizacji. Okres sprawozdawczy jest bardzo krótki, co prawda, bo to niecały miesiąc właściwie. Więc w okresie pandemii nic się takiego szczególnego na terenie naszej gminy nie działo. Aczkolwiek wiadomo, że jest segregowanie porządku finansowego w gminie, bo to jest koniec roku. W związku z tym trzeba wszystko fajnie poregulować, pozapisywać, żeby to jakiś miało chronologiczny obraz. I tak, po sesji właśnie 17 listopada, 18 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu Senatu, gdzie przewodniczącą tego spotkania była pani Maria Koc. Wiele bardzo ciekawych mówiono na temat Ładu Polskiego, ale nie tylko. Także o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. O tym, co jest związane z obecną działalnością rządu, a także i jednostek samorządu terytorialnego na terenie całej Polski. W spotkaniu uczestniczyło bardzo dużo osób, różne głosy padały odnośnie Ładu Polskiego, a także innych zadań, które są finansowane z budżetu państwa i nie tylko. Warto brać udział w takich spotkaniach, ponieważ człowiek otrzymuje plik świeżych informacji i właśnie do tego można się w bardzo szybkim czasie odnieść. 19 listopada uczestniczyłem w spotkaniu w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Dotyczyło to spraw związanych z pozyskaniem przez OSP Dobre nowego samochodu bojowego typu średniego, a także zmian, które mamy zapisane w uchwale budżetowej na przyszły rok, ponieważ Państwowa Straż Pożarna, komendant objechał wszystkie jednostki na terenie naszego powiatu mińskiego, ponieważ mają zamysł, aby kupić kłada, specjalnego kłada, który ma pomagać w zwalczaniu różnych zagrożeń, pożarów, terenów trudno dostępnych dla normalnego samochodu, a gdzie można wjechać kładem, a także poszukiwaniu osób zaginionych, osób, które się oddaliły z różnymi zaburzeniami. Trudny dostęp do tych osób jest tym kładem, właśnie tam będzie możliwość, żeby dojechać. W związku z tym wszyscy decydenci, czyli wójtowie, burmistrzowie, no, tą propozycję przyjęli komendanta Państwowej Straży Pożarnej i kolokwialnie powiem tak, no, składka jest 8 tysięcy złotych na zakup od danego samorządu. Nie chciałem być jakoś w tyle za pozostałymi, też zagłosowałem za tym kładem, ponieważ nie wiadomo, czy on nie będzie wykorzystany w przyszłości też na terenie gminy Dobre. Nie chciałbym tego, żeby korzystać z takiej pomocy, no ale to słuchajcie Państwo, nic nie wiadomo, co nas czeka za minutę, za godzinę, za dzień. I to spotkanie właśnie dotyczyło tej sprawy. Miałem takie fajne spotkanie 23 listopada z przedstawicielem stowarzyszenia, który się bardzo mocno interesuje naszym muzeum, żeby wejść w taką większą współpracę, bardziej wypromować nasze Muzeum imienia Konstantego Laszczki. Jesteśmy na etapie rozmów, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób promować tą naszą gminę poprzez to stowarzyszenie,
które mówi, że posiadamy super zbiory w naszym muzeum, ale on by to chciał pokazać na całą Polskę, nie tylko, na cały świat. Poprosiłem o jakąś umowę, współpracy i myślę, że po nowym roku dojdzie do takiego spotkania i będziemy w szerszym gronie omawiać, w jaki sposób to wszystko przeprowadzić i zrobić. Uważam, mając takie piękne muzeum z takimi zbiorami, my musimy, chociaż to i tak jest już pokazywane, ale uważam, że bardziej mocniej musimy w to wejść, żeby świat się dowiedział o tym, że w Gminie Dobre mamy takie muzeum. Konstanty Laszka był rodowitym dobrzenieninem i trzeba o tym po prostu mówić. 27 listopada było uroczyste przyjęcie, powitanie samochodu dla OSP Dobre. Uważam, że przepiękna uroczystość. Kto był, to wie, a także jest możliwość skorzystania, obejrzenia filmiku, bo to jest wszystko nagrane i puszczone. Trzydziestego listopada podpisałem umowę z Ekosambis na zbiórkę i porządek na terenie naszej gminy. Myślę, że będziemy na ten temat rozmawiać troszkę później, ale tu już informuję, że ta umowa została podpisana, aczkolwiek na komisji BOR-u o tym mówiłem. Za jakie pieniądze, jaka stawka i objazd w terenie, jeżeli chodzi o gabaryty. Myślę, że oczywiście stawka będzie za kompostownik 4 zł, czyli de facto to jest 20 zł by było. No i sam objazd gabarytów w terenie to są kosztowne rzeczy, co prawda, no ale takie propozycje padały tutaj na tej sali, żeby taki objazd zrobić, no i to po prostu uruchamiamy. Drugiego grudnia uczestniczyłem w przepięknej uroczystości, tak jak Państwo wiecie, Mnisk Mazowiecki w ostatnim roku był stolicą kultury Mazowsza. Odbyła się gala uroczystości w Mińsku Mazowieckim, gdzie na tej gali byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Nie tylko, politycy byli, posłowie. Także było to podsumowanie całokształtu rocznego tej uroczystości. A także, jak Państwo wiecie, Gmina Dobre też nagraliśmy taki filmik, który był puszczony do internetu. Miało to wyglądać całkiem inaczej, no ale pandemia pokrzyżowała generalnie nam plany. 3 grudnia w Cegłowie odbył się, nie, przepraszam, w Kałuszynie odbył się korowód kolędowy. Reprezentował nasz Gminny Ośrodek Kultury, gdzie, powiem kolokwialnie, z pudła nie schodzi Gminny Ośrodek Kultury. Zajął w tym roku drugie miejsce. To jest tak, drugie pierwsze. No jest, to już tak weszło chyba naszym artystom, że no, fajnie by było pierwsze, no ale minimalnie przegrali właśnie z gospodarzem tej uroczystości. No może by było to nietaktowne wygrać właśnie w Kałuszynie, ale tu miała decydujący głos komisja, która oceniała występ naszych uczestników. Oczywiście próbkę swoich umiejętności korowód pokazał na kiermaszu kolędowym, który się odbył 12 grudnia. 5 grudnia na ziemi dobrzańskiej obchodziliśmy rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozpoczęte to było mszą świętą, następnie przy pomniku Józefa Piłsudskiego były złożone wieńce.
pozostała gala odbyła się na tej sali, prawda, było uroczyste wręczenie odznaczeń, nadanie stopni Piłsudczykom. Powiem tak, że my też już, ja mam przynależność, pan wójt ma przynależność do tej, z tego stowarzyszenia, tej formacji, także pan Roman Pełka, także jeżeli ktoś jest chętny z panów, z pań, bo panie też są zrzeszone, chętnie zapraszamy. Posiadam deklarację i każdy może złożyć swój akces poprzez deklarację i stać się w tej formacji członkiem. 6 grudnia było uroczyste odpalenie choinki w parku. Było bardzo dużo dzieci w tym roku. No i nie tylko dzieci, bo byli i rodzice. Szczególnie tutaj tą tradycją stało się, żeby tą choinkę, prawda, no ale na końcu był święty Mikołaj, który przyjechał z cukierkami. 8 grudnia było uroczyste przekazanie samochodów dla policji. Akcent też miała gmina dobre w tym, ponieważ przeznaczyliśmy na zakup tego samochodu dla policji, dla komisariatu w Stanisławowie 20 tysięcy złotych. To jest składka 3 gmin i ten samochód policja pozyskała. Następnie 9 było uroczyste właśnie przekazanie samochodów dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu mińskiego, ale nie tylko, bo na tej uroczystości w Mińsku Mazowieckim było 9 pojazdów. W tym roku województwo mazowieckie pozyskało 38 nowych samochodów bojowych, typu lekki, średni i ciężki. Także to są bardzo duże pieniądze. Oczywiście udział gminy w tym też był, bo to myśmy przekazali praktycznie 450 tysięcy na zakup tego samochodu. Reszta to była składanka instytucji państwowych. Także de facto ten samochód kosztował nas z ubezpieczeniem no, ciutek ponad 1 000 000 zł. Bo wiadomo, że ten samochód trzeba było ubezpieczyć i to dość sporo kosztuje ubezpieczenie od nowego auta. No ale ten samochód już jest, stoi w garażu i służy do dyspozycji, oby nie korzystać z tej dyspozycji, ale lepiej, że on jest. No i właśnie 12 grudnia odbył się kiermasz świąteczny. Był także koncert zespołu Czas Sztuki. Prezentowały się na naszym kiermaszu dzieci ze szkoły podstawowej z Dobrego. Fajna uroczystość. Co roku to robimy, znaczy Gminny Ośrodek Kultury. Były wystawki kół gospodyń wiejskich. Można było kupić różne rzeczy na tym kiermaszu, świąteczne przede wszystkim. Także, no powiem, też było bardzo dużo ludzi, ale no na koniec jak zwykle. Kończy się to zawsze Mikołajem i jakimiś podarkami dla dzieciaków. 14 grudnia, nazywam to darem serca od pracowników Urzędu Gminy i pracowników GOPS-u. Była zbiórka przeprowadzona, zebraliśmy pieniążki i za te pieniążki zakupiliśmy produkty. Zostały zrobione paczki. Tych paczek było 11 i uczestniczyłem w rozwożeniu tych paczek z paniami z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób najbardziej potrzebujących. Paczki naprawdę były bardzo ciężkie, bo naprawdę jak się wzięło w ręki, to było co dźwigać. Było dużo łez w oczach u tych osób, bo wiele osób się nie spodziewało, że po prostu ich odwiedzimy i dostarczymy taką paczkę. Jest to wzruszający moment, nie tylko dla tych osób, ale i dla nas. Pan i dla mnie. 15 grudnia uczestniczyłem w opadku z druhami tutaj na tej sali, z druhami OSP Dobre. 16 grudnia nie rozstrzygnięto przetargu na remont świetlicy w Rakówcu. Przetarg będzie powtórzony. Przyczyną unieważnienia tego przetargu jest dość wysoka cena.
Także będziemy ponownie ogłaszać przetarg. Zainteresowanie było spore, ale ceny kosmiczne. Myślę, że w drugim przetargu, który ogłosimy, no te ceny będą na jakimś takim poziomie, żeby je po prostu zaakceptować. Ale mamy jeszcze czas na to, żeby to zadanie zrealizować. Wczoraj, czyli 21, odbyły się uroczysty opłatek z załogą Urzędu Gminy, pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury, a także GOPS-u. Może za daleko pobiegłem, bo tak 17 mieliśmy posiedzenie Komisji BOR-u z tematyką była analiza projektów uchwał na najbliższą sesję. Myślę, że te uchwały zostały omówione dość szczegółowo. Jeżeli będą jakieś potrzeby, na pewno będę dalej je referował. I omawialiśmy pismo Rady Rodziców, o którym parę minut temu żeśmy rozmawiali, ale także była analiza projektu budżetu na 2022 rok. W trakcie tego okresu sprawozdawczego pozyskaliśmy 8 samochodów żużla, ekologicznego żużla, który spełnia wszystkie wymogi, parametry, mogą być wysypywane na drogi publiczne. Ten żużel został rozwieziony do najbardziej takich miejsc, gdzie to wymagało. Tego żużla pozyskamy jeszcze w tym roku, może w tym roku nie, ale w przyszłym na pewno. To jest niezależne od nas, bo my dostajemy informacje, mamy złożone zapotrzebowanie i mamy podpisaną umowę. Dostajemy informacje, wtedy ten żużel jedziemy i zabieramy i wywozimy na nasze drogi. A także ogłoszono przetarg na remont centralnego ogrzewania. W tym obiekcie czekamy na otwarcie ofert. Myślę, że to będzie otwarcie nastąpi dzisiaj. Tych ofert zobaczymy, jaka będzie kwota na remont tego obiektu. I wiele prac prowadzone. No właśnie, zima, która może nas nie zaskoczyła, ale generalnie przyszła, już żeśmy musieli uruchomić posypywanie naszych dróg. Też wiele telefonów było od mieszkańców, dlaczego tak późno i tak dalej. Proszę Państwa, my robimy to we własnym zakresie. Uruchomić takie posypywanie jednodniowe, piaskarki, więc drzewne, to są naprawdę potężne pieniądze. My jesteśmy przygotowani, bo mamy sprzęt. Mamy piaskarkę, mamy piasek, mamy sól, mamy koparki do załadunku i jeździmy i posypujemy. Tylko no, to się nie da tego zrobić w ciągu pół dnia, jednego dnia, żeby posypać te wszystkie drogi, które mamy. Ale to jest realizowane. Ponieważ obliczając koszty naszego wyjazdu, to naprawdę w stosunku do wynajęcia samochodów, piaskarek, no to jest po prostu 1/4 kosztów. I tak na pewno będę to robił. Innej możliwości nie mam, bo trzeba oszczędzać te pieniądze. Skoro gdybyśmy nie mieli sprzętu, to rozumiem. Ale my mamy, możemy robić to sami i będziemy to czynić. Ale no, powiem szczerze, że nie chciałbym właśnie, żeby posypywać, ale to nie ode mnie zależne jest. Ale jak będzie taka potrzeba, to będziemy to robić. To Szanowna Rado, moja informacja właściwie kończy się na tym. To był bardzo krótki okres, jeżeli chodzi o okres sprawozdawczy. Także dziękuję za uwagę. Przechodzimy do uchwał piątej. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia średniej ceny jednostek paliwa gminy Dobry szkolny 2027-2022.
uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dobre na rok szkolny 2021-2022. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Prawo oświatowe uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa we wysokości olej napędowy 5 zł 23 grosze, gaz 2 zł 62 grosze, benzyna 5 zł 35 groszy, energia elektryczna 40 groszy za kilowatogodzinę. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dobre. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Są jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto co pragnie za wyjęciem uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania 13 za, przeciw 0, wstrzymująca się 1 osoba. Uchwała została podjęta. Musimy czytać? Tak, czytamy. I tak nie idzie, i tak nie idzie. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Dobre i sposobu jej rozliczenia. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Dobre i sposobu jej rozliczania. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo wodne, po uzyskaniu opinii przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Dobre przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Paragraf 2. Spółka wodna ubiegająca się o dotację musi spełniać łącznie następujące warunki. Prowadzi działalność na terenie Gminy Dobre. Zadanie, na które spółka ubiega się o dofinansowanie, musi spełniać wymagania określone w paragrafie 1 oraz musi być wykonywane na rzecz mieszkańców Gminy Dobre. Paragraf 3. Udzielana dotacja celowa stanowi 50% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 100 tysięcy złotych. Paragraf 4. Spółki wodne zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wniosek o dotację należy złożyć w terminie do 30 listopada w roku poprzedzającym rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane. W przypadku niekompletności wniosku, o którym mowa w paragrafie 2, wójt Gminy Dobre wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania decyduje kolejność wpływu wniosków. Wójt gminy Dobre w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku pisemnie zawiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz wysokości udzielonej dotacji, wzywając jednocześnie wnioskodawców, którym udzielono dotacji do zawarcia umowy. Paragraf 5. Podstawą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy Dobre jest umowa zawarta pomiędzy gminą Dobra a spółką wodną. Paragraf 6. Przypadki i zasady zwrotu dotacji określają przepisy ustawy o finansach publicznych. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. W przypadku ubiegania się przez spółkę wodną o dotację na prowadzoną działalność umożliwiającą osiągnięcie zysku netto, o której mowa w ustawie Prawo wodne, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ustępie pierwszym powyżej, ubiegający się o pomoc de minimis podmiot zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Zobowiązuję spółkę wodną do przedstawienia informacji zgodnie z załącznikiem nr 3. Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2024 roku. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dobre. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Jakieś pytania? Moje pytanie, dlaczego do 30 czerwca 2024 roku? Czy to jest jakoś związane z tą uchwałą i nie może być dłuższy termin? Będziemy podejmować, znaczy jak kolejna rada będzie podejmować kolejne uchwały? Projekt uchwał został skonsultowany z Urzędem Ochrony Konsumenta i Konkurencji i ten termin wskazał właśnie Urząd Ochrony Konkurenta. Nie ma więcej pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z Wysokiej Rady za wyżej wymienioną uchwałą, proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W wyniku głosowania za uchwałą głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymująca się 1 osoba. Uchwała została podjęta. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostownikujących odpady stanowiące odpady komunalne kompostowników przydomowych na terenie gminy Dobre. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Dobre. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu
utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Dobre. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w paragrafie 2. Paragraf 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie gminy Dobre w wysokości... Już sekundeczkę. W wysokości 24 zł miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 48 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie gminy Dobre. Paragraf 3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 13/149/20 Rady Gminy Dobre z dnia 21 czerwca 2020 roku w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Dobre. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto Wysokiej Rady zabierze wymienioną uchwałą, proszę przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania. Za uchwałą głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujący się 0. Uchwała została podjęta. Czytamy się? Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego osoby zakresu świadczenia usług w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości terenu gminy Dobre i odbierania tych odpadów. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zasięgnięciu opinii po Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, sposób świadczenia usług przez PSZOK, tryb i sposób ogłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Paragraf 2. Odpady komunalne są zbierane selektywnie w następujący sposób. Worek niebieski, papier, tektura. Worek żółty, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe. Worek zielony, szkło. Worek biały, metal. Worek czarny, odpady bytowe, pozostałości po sortowaniu i zmieszane odpady komunalne. Worek brązowy, bioodpady.
Do gromadzenia odpadów służą worki o pojemności 60-120 litrów. Paragraf 3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą odbierane od właścicieli nieruchomości następujące odpady. Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne obejmujące następujące frakcje: papier i tektura, w tym opakowania, gazety, czasopisma, tworzywa sztuczne, plastik, szkło, metal, odpady wielomateriałowe, bioodpady. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbierane będą z następującą częstotliwością. Odpady surowcowe będą odbierane jeden raz w miesiącu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą raz w miesiącu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców. Odpady niebezpieczne będą zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów. Przeterminowane leki będzie można oddawać w PSZOK. Bioodpady, odpady wielkogabarytowe, budowlane, rozbiórkowe, niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, świetlówki, chemikalia, zużyte opony, popiół, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, właściciele nieruchomości dostarczają we własnym zakresie i na własny koszt do PSZOK. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, będą zbierane do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie. Zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą w ilości nie większej niż 1 m sześcienny podczas jednego przyjęcia na PSZOK. Wyjątek stanowią meble lub inne gabaryty, które objętościowo przekraczają tę ilość. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni odbywa się na podstawie zamówienia właścicieli nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Paragraf 4. W przypadkach, kiedy pozbycie się odpadów jest konieczne poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie odbioru odpadów, odpady zebrane w sposób selektywny właściciele nieruchomości mogą dostarczyć samodzielnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy oraz dowodu zamieszkania na terenie gminy Dobre. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest czynny jeden raz w miesiącu. Adres PSZOK oraz dni otwarcia zostaną podane do publicznej wiadomości przez wójta gminy Dobre na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre, a także w harmonogramach odbioru odpadów dostarczanych bezpośrednio mieszkańcom. Paragraf 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Dobrem pisemnie, telefonicznie, w formie elektronicznej. Paragraf 6. Traci moc uchwała 11/133/20 Rady Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dobre. Paragraf 8. Uchwała wchodzi i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję. Są jakieś pytania? Nie widzę pytań. Przechodzimy do głosowania. Kto z Wysokiej Rady jest za? Dobrze, wymienioną uchwałą. Proszę o przyjęcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
wynik głosowania, za uchwałą głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta. Czekam dalej. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobre. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobre. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o samorządzie gminnym po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Dobre. Paragraf 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dobre nr 11/132/20 Rady Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Jeszcze musimy czekać, bo mamy dziś kłopoty, mamy techniczne trochę, coś tutaj. Wszyscy z Państwa otrzymali regulamin utrzymania czystości. Jeśli trafisz pytania, to proszę bardzo. Musimy chwilę zaczekać. Tak, musimy dzisiaj czekać, bo coś nam tutaj... Dużo prężenia mamy. Przysypia nam urządzenie. Przystępujemy do głosowania. Kto co radę zabierze gminę uchwałą? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała głosowało 14 osób, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Czytamy, będziemy czekać najwyżej. Uchwała 9a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/86/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre w drodze inkasa w wyznaczeniu procentów uprawnienia w wysokości wynagrodzenia za inkasa. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9/86/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobre w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje. Paragraf 1. W paragrafie 3 wyżej wymienionej uchwały ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Wysokość prowizji pobieranej przez osoby wymienione w paragrafie 2 wynosi 7% od kwot wpłaconych do Urzędu Gminy przez inkasenta. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Dobre. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Musimy czekać. Tak, czekamy. No, tak jak pan wójt powiedział, to jest podwyżka akcji z 5 na 7% prowizji dla panów sołtysów. Jeśli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Problemy techniczne są nadal.
Jeszcze nie. Już możemy, poproszę. Nie widzę pytań, czy chodzimy do głosowania. Kto Wysokiej Rady za wyżej wymienioną uchwałą? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 osób, przeciw 0, wstrzymująca się 1 osoba. Pozostała podjęta. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Stałej Komisji Rady Gminy Dobre na 2022 rok. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dobre na 2022 rok na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i statutu Gminy Dobre przyjętego uchwałą 11/118/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku. Paragraf 1. Uchwala się plan pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały. Powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobre. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czekamy. Jakieś uwagi do planu prac komisji? Wiadomo, że plan prac komisji by się zmieniał, to jest tylko planowane. Sytuacja by je wymagała, mając życie, będzie zmieniane częściej czy później, czy wolniej by uchwały szły, znaczy komisje powoływane. Przechodzimy do głosowania. Kto z Wysokiej Rady jest za wyżej wymienioną uchwałą? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania: za uchwałą głosowało 14 osób, 0 przeciwiających, 3 mających się 0. Uchwała została podjęta.
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dobre na 2022 rok. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dobre na 2022 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu Gminy Dobre uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Dobre na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Dobre. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I czekamy niestety. Planowane 7 sesji w 2022 roku. Sytuacja nie wymaga, a nie więcej sesji, nie będzie mniej sesji. Wszystko jest planowane. Są jakieś pytania, proszę bardzo. Strasznie na koniec roku coś tak. Koniec roku? Tak, coś tak przysnął. Zmęczony. Przechodzimy do głosowania. To Wysoka Rada zabierze w imieniu uchwałę. Proszę przyjrzeć przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania: za uchwałą głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032 na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do opracowania strategii rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032. Paragraf 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dobre. I tutaj pojawia się dodatkowy paragraf. Państwo tego paragrafu w projekcie uchwały nie otrzymali, ale tu będzie paragraf 4. Traci moc uchwała nr 12/143/20 Rady Gminy Dobre z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do opracowania strategii zrównoważonego rozwoju dla Gminy Dobre na lata 2021-2030+. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o pytania. Nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Co jest okradzie za wyziemioną uchwałą? Kto przyjdzie przycisku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania: za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta. Ogłaszam 10 minut przerwy.
jest, nie? A jest, Roman jest. Krzysiu. Już. Jedziemy. Wznawiam posiedzenie sesji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nadania wójta Gminy Dobre. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Dobre. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych uchwala się co następuje. Paragraf 1. Ustala się wójtowi gminy Dobre panu Tadeuszowi Gałązce wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie miesięczne brutto z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 roku następującej wysokości. I tu czytam zgodnie z wnioskiem, który został podjęty na komisji BOR-u. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 250 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 3150 zł, dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego jest to kwota 4020 zł. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego jest to kwota 2050 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Dobre. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 3/13/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Dobre. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Jak mówiłem na komisji BOR-u, to nie jest mój wymysł, że ja muszę podjąć wynagrodzenie wójta. To jest odgórnie nakazane, że musimy podjąć wynagrodzenie dla pana wójta. A moim obowiązkiem tylko jest przygotowanie uchwały. To na dzień dzisiejszy to jest nie mój wymysł, powtarzam, że ja muszę podnosić wynagrodzenie wójtowi, panu wójtowi, jak pan tu radny Laskowski powiedział. Radny Laskowski, proszę bardzo. Tak, to nie jest wymysł pana właśnie przewodniczącego, tylko że pan przewodniczący przyjął maksymalne stawki. A to nie jest obligatoryjne, żebyśmy przyjmowali maksymalne stawki. Przy założeniu tychże maksymalnych stawek to po prostu pensja wójtów czy burmistrzów jest równa pensji ministra. A tak to dla porównania, czyli to by było gdzieś tak, czyli przy przyjęciu tych maksymalnych stawek to jest około 20 tysięcy dla wójta, czy burmistrza, czy prezydenta miasta. No gdzieś to w granicach tego samego to do tej pory to zarabiał premier polskiego państwa. Czyli powtórzę, to jest maksymalna stawka, czyli można przyjąć niższą trochę. Ja nie będę własnej stawki proponował, być może będzie zaproponowana. I to o to chciałbym powiedzieć. Poza tym druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to rozporządzenie prezesa Rady Ministrów nie rozróżnia gmin wiejskich, nie ma tam rozróżnienia na gminy wiejskie, na miasta i na miasta prezydenckie. Czyli może to dopuścić sytuację taka, że pensja wójta może być powiedzmy równa pensji prezydenta dużego miasta. No na to bym chciał jeszcze zwrócić tylko uwagę. Czyli to proszę o rozwagę w tym przy umiar, dlatego że powtórzę jeszcze raz. My nie mamy budżetu miasta prezydenckiego. Dziękuję. Proszę Państwa, ja podtrzymuję swój wniosek z komisji, uzasadniając, iż podwyżka jest nieadekwatna i nie odzwierciedla wzrostu dochodów z gospodarstw rolnych czy wynagrodzeń na teraźniejszym rynku pracy, proponując wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9 tysięcy, dodatek funkcyjny w kwocie 2800,
dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego to będzie 3540 zł. Proszę Państwa, na wnioski radnych nie mamy pieniążków, na świetlicę nie mamy pieniążków, do spraw oświatowych wracamy wielokrotnie. Przewodniczący nakłania radnych do wskazania źródeł finansowania, a na podwyżki, na podwyżkę wynagrodzenia dla wójta mamy i to na dodatek z najwyższej półki, z najwyższego szczebla. Moje pytanie powielam tutaj do pana przewodniczącego. Skąd źródło finansowania podwyżki dla wójta Rady Gminy. Więc przedstawiłam swoje stawki wynagrodzenia. Dziękuję. Dodatek specjalny 30% to 4200 zł. Kto jest za tym wnioskiem? Proszę. Głosujemy za wnioskiem przewodniczącego w tym momencie, tak? Komisji BOR. Komisji BOR. To samo, to ale to komisja BOR przegłosowała ten mój wniosek, pani radna. No. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za, za wnioskiem z komisji BOR. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4. 15, tak? To się powinno tak. 4. I kto się wstrzymał? Nie widzę. Pani Dorota została niepoliczona. Pani Dorota nie została policzona jako przeciw. Tak, 5. 5, tak? Tak, bo nie widzę, bo jesteście w jednym rządku i dlatego nie widzę, przepraszam. 15, 7. I jedno się ktoś wstrzymał. Po nie, nie. Ktoś się wstrzymał? Po prostu nie brał udziału w głosowaniu. Nie brał udziału w głosowaniu. Czytamy uchwałę, jednak uchwała będzie. Jeszcze raz czytamy? Tak, czytamy uchwałę jeszcze raz. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Dobre na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych uchwala się co następuje. Paragraf 1. Ustala się wójtowi gminy Dobre, panu Tadeuszowi Gołązce, wynagrodzenie miesięczne brutto z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 roku w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 250 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 3150 zł, dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Dobre. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 3/13/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Dobre. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Już można. Przechodzimy do głosowania. To co radzie za wymienioną uchwałą. Proszę wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
nie głosowała, ja za wyżej wymienioną uchwałą głosowało 8 radnych za, przeciw 6, wstrzymujących 0. Kwasa podjęta. Podjęcie uchwały. Proszę. Ale szanowni państwo, to nie jest mój wymysł, że mamy podnosić panu wójtowi pensję. Jeśli pani radna złożyła wniosek, też powinna powiedzieć, skąd mam wziąć te pieniądze, nie? Też podwyżka dla pana wójta pani zgłosiła wniosek. To jest podwyżka dla pana wójta. 10 tysięcy, tam 180 zł, bo pan wójt taką pensję miał, na według pani wyliczenia by wyszło, ile nie wiem, tam by chodziło. Sporo ponad 15 tysięcy, czy nawet więcej, ponad 16 tysięcy, to też jest podwyżka, jest, nie? To jest dla pana wójta jest podwyżka. Zgłoszony pani wniosek. Ale panie radny, ja nie wnikam w ogóle w temat tej podwyżki, bo to nie jest mój problem. To jest problem Sejmu. On tu uchwalił wydarzenie dla pana wójta. No, Sejm to uchwalił. No, nie ja, nie ja. Ja tylko złożyłem taki wniosek, że tak musieliśmy panu wójtowi ponieść tę podwyżkę pensji i tak. Z 10 tysięcy na 180 nie mogliśmy zrobić nawet niżej jak 80%. To byłaby też podwyżka dla pana wójta. Uchwała została, przechodzimy do porządku obrad. Pan Rostowski no. Chce zabrać głos. Ale uchwała już jest podjęta. Bo wolny wniosek pan zabierze głos. W wolnych wnioskach. Przed uchwałą może mogliśmy dyskutować. Uchwała została przyjęta i o co chodzi? Nie wiem. No. Nie, no panowie, proszę rady, no jeśli uchwała jest przyjęta i teraz mamy na tym dyskutować, przed podjęciem uchwały można było dyskutować. Nie teraz, po przyjęciu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2021-2030. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobre na lata 2021-2030. Na podstawie ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobre na lata 2021-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej limity wydatków w roku 2021, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Dobre. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Plan dochodów na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi 38 994 029 zł 35 groszy. Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem 43 111 075 zł 35 groszy. Planowany wskaźnik spłat w 2021 roku wynosi ogółem 5% i 1/100 wraz z odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3% 94%. Planowany wskaźnik długu w 2021 roku wynosi ogółem 26% 89%. Dziękuję, ale czekamy, czekamy. Czekamy. Są jakieś pytania? Proszę bardzo. Jest obecna na sali pani skarbnik. Można głosować. Poproszę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest okazji, że da wyżej uchwały, proszę przyjść przycisku. Kto jest przeciw?
wstrzymał. Wynik głosowania. Za uchwałą głosowało 13, radnych przeciw 0, wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Podjęcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Dobre na 2021 rok. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2021 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonać zmian w tabeli numer 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody budżetu Gminy Dobre na 2021 rok. Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi 38 995 029 zł 35 groszy. W tym dochody bieżące 34 737 478 zł 35 groszy, dochody majątkowe 4 257 551 zł. Paragraf 2. Dokonać zmian w tabeli numer 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Dobre na 2021 rok. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi 43 112 075 zł 35 groszy, w tym wydatki bieżące 33 301 169 zł 35 groszy. Wydatki majątkowe 9 810 906 zł. Paragraf 3. Dokonać zmian w tabeli numer 4 do uchwały budżetowej pod nazwą Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021 zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Dokonać zmian w tabeli numer 8 do uchwały budżetowej pod nazwą Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Dokonać zmian w załączniku numer 9 do uchwały budżetowej Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dobre. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czekamy niestety. Proszę o pytania. Pan Wójt, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak jak na początku wspominałem o tym, że podejmując tą uchwałę zaproponowałem o przyjęcie w tej uchwale środków na Fundusz Pracy w kwocie 1000 zł. Tak jak mówiłem, tą informację żeśmy otrzymali wczoraj z samego rana z Urzędu Wojewódzkiego i moja prośba jest, żeby po prostu Rada Gminy przyjęła te środki w kwocie 1000 zł. I druga merytoryczny błąd, który się zapisał w zapisie. Właśnie w załączniku numer 2
dotyczy Funduszu Sołeckiego, dokumentacja i zakup materiałów na odprowadzenie drogi ulica Dobrzynieckiego. Właśnie proszę to uwzględnić i prosiłbym o przyjęcie tych poprawek, o których w tej chwili tutaj do Państwa kieruję. Korzystając z mównicy, chciałbym gorąco podziękować Radzie Gminy za podjęcie tej uchwały, jeżeli chodzi o podwyżkę. Ja wcześniej mówiłem o tym, że nie żądam podwyżki. Ja mógłbym pracować na tym, co miałem, bo ja nie przyszedłem tutaj do gminy po to, żeby po pieniądze, tylko po to, aby dla tej gminy coś zrobić. Uważam, że nie ja sam to zrobiłem, tylko wszyscy, którzy tu są obecni w pierwszej kadencji, w drugiej kadencji przyczynili się do wzrostu gospodarczego na terenie naszej gminy. I też za to bardzo dziękuję. Za podwyżkę też dziękuję. Nie jest to mój wymysł. Tak jak Państwo wiecie, pobory nasze zostały obniżone w pewnym momencie. Teraz zostały podniesione. Nie będę się do tego odnosił i komentował, bo to nie jest moja sprawa. Generalnie ustawodawca zauważył taką rzecz, czy nie wiem, czy na czyj wniosek, że te pobory zostały ustawą sejmową wprowadzone i stosownie do tej ustawy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego podnoszą te pobory dla wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów wszystkich jednostek. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Myślę, że to jest też większe wyzwanie i dla mnie większa mobilizacja i czekam jeszcze więcej po prostu pracy, żeby nie zawieść Państwa zaufania, wyborców zaufania do bardziej jeszcze aktywnej pracy na rzecz naszej jednostki samorządu terytorialnego. Dziękuję za uwagę. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do głosowania. Kto z okręgu zabierze wymienioną uchwałą, proszę przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania. Za uchwałą głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujące się 0. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2030. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2030. Na podstawie ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Dobre uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobre na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Upoważnia się wójta Gminy Dobre do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej ujętych w załączniku nr 2,
Z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym litera B. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dobre. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 15/164/20 Rady Gminy Dobre z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2021-2030 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2021 roku. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku. Musimy się przygotować. Nie widzę pytań. Przechodzimy do głosowania. Kto z tak rady za wyrzemioną uchwałą? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania: za uchwałą głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujący 1 osoba. Uchwała została podjęta. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2022 rok. Uchwała Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2022 rok.
na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie 39 291 943 zł. Z tego bieżące w kwocie 28 100 057 zł, majątkowe w kwocie 11 191 886 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie 42 524 512 zł, bieżące w kwocie 27 549 361 zł, majątkowe w kwocie 14 975 151 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załączoną do niniejszej tabelą nr 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022 zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 232 569 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 644 100 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych 2 588 469 zł. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4 511 145 zł. Z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 644 100 zł. Z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 278 576 zł. Z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 588 469 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1 278 576 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 milion zł. Do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w paragrafie 2 ustęp 1 litera a. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty określonej w paragrafie 2 ustęp 2 punkt 2 z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 120 776 zł. Spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 157 800 zł. Paragraf 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 42 550 zł. Ustala się rezerwę celową w wysokości 70 650 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 4. Ustala się dochody w kwocie 120 tysięcy zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119 tysięcy na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1 tysiąc na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9. Paragraf 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załączoną tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.
Paragraf 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w paragrafie 2 ustęp 3 punkt 1 niniejszej uchwały. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym zmian na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu, nie powodując likwidacji zadania oraz bez możliwości wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego. Zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę zobowiązań. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dobre. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, proszę bardzo. Radny Ostrowski, proszę bardzo. Ja prośbę do pana wójta i do Rady Gminy Dobre. Składałem wniosek do tego budżetu o zapewnienie pełnego etatu pedagoga w szkole podstawowej. W Dobre mówimy o blisko 500 uczniach, o liczbie 500 uczniów. Ten wniosek składałem do 30 września. Prośba taka, wiadomo, że wtedy to jeszcze nie było uwzględnione, ale prośba o to, żeby uwzględnić ten pełny etat od lutego, czyli od drugiego półrocza. Nadmieniam, że można już nawet i w uchwalonym budżecie potem wprowadzić jakieś zmiany. Robimy to w ciągu roku. Natomiast skąd wziąć pieniądze? No zakładam, po pierwsze, może się uda, że jakoś przetrwamy. Nie będzie tyle odśnieżania dróg. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, no zakładam, że działa instalacja fotowoltaiczna na dachu sali gimnastycznej. W związku z tym zakładam, że są poczynione oszczędności, jeśli chodzi o energię elektryczną. No to myślę, że tutaj by się środki znalazły. Dziękuję bardzo. Pan Wójt, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Myślę, że na Komisji BOR-u ja szczegółowo odniosłem się co do budżetu na rok 2022. Myślę, że nie będę go omawiał, bo nie będę powielał tego, co mówiłem kilka dni temu. Szanowni Państwo, odniosę się tutaj do wniosku pana radnego. My w roku 2021 na oświatę wydaliśmy 10 milionów w zaokrągleniu, 500 tysięcy. Wzrost do roku 2022 nakładów na oświatę przewiduje o milion prawie 450 tysięcy. O milion 450 tysięcy. Z tego co wiem, to nie wszystkie będą środki, ponieważ przewidywane są od września 2022 roku wzrost wynagrodzeń dla grona pedagogicznego. Czy z tego tytułu otrzymamy wzrost subwencji oświatowej, to na razie no nie wiemy, wielka niewiadoma jest. Ale wydaje mi się, że milion prawie 600 tysięcy wzrost w stosunku do roku 2021, no to jest naprawdę dość duża skala, jaką gmina musi dołożyć. A my dokładamy prawie 5 milionów złotych już do oświaty. Odnosząc się do pytania pana radnego, czy to jest uwzględnione pedagog?
kierowałem się taką myślą w związku z COVID-em, który wystąpił w tamtym roku. Część etatu właśnie została zdjęta pedagogowi po to, żeby zatrudnić psychologa. I taki etat szkoła w Dobrem posiada. Więc jeszcze raz się odnoszę do tego, że na wszystko są potrzebne pieniądze. Będziemy tutaj rozważać te możliwości. Ten wniosek, który pan złożył, i wiele wniosków innych, które wpłynęły tutaj do mnie od Rady Gminy, od sołtysów, mieszkańców. Nie da się, proszę państwa, wszystkiego wprowadzić. Bo po prostu nie mamy takich kwot, żeby zrealizować wszystkie postulaty i wnioski, które do mnie wpłynęły. Wybraliśmy to, co jest niezbędne i konieczne i pierwszej realizacji, żeby realizować. Co się dalej, proszę państwa, wydarzy w roku budżetowym 2022, no to jest wielką niewiadomą, bo należy sobie też odpowiedzieć na pewne pytania, czy inflacja, którą w tej chwili mamy na poziomie zakładaną 3,6, na koniec roku mówi się, że będzie około 8%. Jak to się będzie kształtować w przyszłym roku, styczeń, luty, marzec, no pokażą, prawda? Pokażą te wskaźniki. Jeżeli ta inflacja rzeczywiście nie zostanie zahamowana, to powiem państwu, że z tego budżetu wypadnie wiele zadań. Nie zrealizujemy tego, no bo nie będziemy mieli na to środków. Będziemy te środki przesuwać, żeby jakieś zadanie inne zrealizować. Z dwóch zadań będziemy robić jedno. Bo ceny materiałów, jak państwo widzicie, no, idą cały czas do góry. Więc należy postawić sobie znak zapytania. Ale będziemy się spotykać i będziemy rozmawiać w tej sprawie. Bo chyba nikt na chwilę obecną nie potrafi odpowiedzieć, jak to się będzie kształtować. Ale mówię, będziemy brać to pod uwagę, ten wniosek, o którym tu pan radny zasygnalizował. I poczekajmy chwilę jeszcze. Bo wiele jest rzeczy do wyjaśnienia, chociażby znalezienie środków na świetlicę w Blęcinie, chociażby ograniczenie, wyeliminowanie trzeciego kursu, jeżeli już dojdzie do spotkania z przewoźnikiem. Jakoś to musimy wszystko pozbierać, tylko najpierw muszą być spotkania, rozpoczęty dialog. Ja powiem, na chwilę obecną przychylam się do aneksu dyrektorów szkół na różne zadania, na różne godziny, które do mnie wpływają, ustawowe i nieustawowe. Ja te środki na tą godzinę czy dwie po prostu znajduję te środki i daję. To nie jest tak, że nie. Bo wpływa też sporo orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej i tu na te orzeczenia mamy jakąś rezerwę założoną, żeby te środki były, żeby dzieci mogły korzystać i nauczyciel udzielać tej pomocy. To nie jest tak. Tylko mówię, wszystkiego nie da się, proszę państwa, pogodzić i zaspokoić te potrzeby, a potrzeb sami wiecie. W każdym sołectwie naprawdę jest bardzo dużo. Jak przejrzycie ten budżet, prawda, no to zauważcie, na czym my się generalnie skupiamy. Środków na zadania inwestycyjne no mamy około 1 800 000. Tak jak wspomniałem, przetarg już jeden unieważniłem. Remont świetlicy w Rakówcu ze względu na cenę, którą wykonawcy tu mi wywindowali. Bo zacząłem się zastanawiać, nie tylko ja, co to są za materiały, czy to są ze srebra, czy to ze złota, nie wiem, czy z niklu, że ta oferta jest dla mnie no, dość drogą ofertą. Akurat to jest moja dziedzina budownictwo i akurat no, troszkę się na tym orientuję i porównywując, proszę państwa, inwestycje nawet Rynia, budowa garażu, gdzie zamknęliśmy się kwotą przy dość dużym wysiłku moim, kwotą 150 chyba 1 000 zł,
z materiałami pod klucz, generalnie pod klucz. No, a trochę remontu w Rakowcu z dociepleniem parę grzejników i trochę ścian i posładzka. Powiem o tym, bo to jest kwota 253 tysięcy złotych. No to według mnie to nie ma się. Naprawdę cena jest bardzo wygórowana. Dlatego unieważniłem przetarg. Będziemy szukać rozwiązań takich, że mam nadzieję, że ogłosimy przetarg na początku lutego. Może ceny się już ustabilizują i wtedy ta kwota będzie o wiele niższa. Oczywiście nie odpuszczamy tego, bo musimy to zrealizować, ponieważ mamy dofinansowanie, ale no, nie, pochopnie nie ma co dawać, działać. Mamy zbadany rynek i taka sytuacja może się, proszę Państwa, powielać, ponieważ zadania, które są wprowadzone do budżetu, muszą być realizowane, chociażby z Ładu Polskiego. Kanalizacja porębnowa, budowa drogi, przedłużenie drogi 4KD, czyli przy boisku szkolnym. No, to się zastanawiam, jak tu ceny się ukształtują w przetargu. Ale mamy możliwości unieważnić i ponownie ogłosić przetarg, bo nie działam pochopnie, bo ktoś złożył ofertę, ja to muszę zaakceptować. Wspominałem o tym, że przebudowa skrzyżowania w Rudzienku, cena też wyśrubowana niesamowicie. Ponad 600 tysięcy złotych. Więc trzeba po prostu te pieniądze w jakiś sposób oglądać i rozsądnie je wydawać. A w związku z tym, że za chwilę na pewno Państwo przejdą do głosowania nad przyjęciem projektu budżetu na 2020 rok, moja prośba jest taka, żeby Państwo przyjęli ten budżet, ponieważ umożliwi nam to nawet przeprowadzenie już tych przetargów na początku roku na te zadania, o których generalnie mówiłem, jeżeli chodzi o kanalizacje porębnowe, budowa drogi. No w tej chwili skupiamy się nad, jesteśmy na finiszu praktycznie, na finiszu projektowania i decyzji różnego typu kanalizacji Antonina, bo tu też generalnie środki nam wpłynęły w kwocie 1 900 000. I też będziemy już rozważać, jak już będziemy mieli pozwolenie na budowę, żeby następny etap przyjąć do realizacji, czyli budowa kanalizacji Antonina. Ale też przesunęliśmy środki w tym roku na realizację zadania projektowanie kanalizacji Wólka Kokosia. Tu już wyłonimy teraz oferenta i podejmujemy działania, aby to zadanie w sensie projektowania zostało już kontynuowane. Na pewno będziemy podejmować w ciągu roku jeszcze decyzje odnośnie następnych miejscowości, odnośnie kanalizacji. Ale też uważam, że w niedługim czasie zostanie ogłoszony program z Ładu Polskiego i będziemy składać następne wnioski na dofinansowanie zadań, które mamy w zamyśle. Nie ukrywam, no mamy zadanie do realizacji rozbudowa Urzędu Gminy, dlatego że nasz obiekt nie spełnia wymogów architektonicznych. Musimy to dostosować dla osób niepełnosprawnych. Z windą, prawda, z szeroką taką gamą, tak jak wspominałem, na dole będzie dział kultury. Na górze planujemy zwiększenie pomieszczeń dla pracowników Urzędu Gminy, dla GOPS-u, ponieważ GOPS pracuje naprawdę w skrajnych warunkach. Tam nie jest zachowana intymność. Wiele osób przychodzi do GOPS-u. Ma problemy, ale nie ma jakiejś salki, żeby pani kierownik bądź pracownik z tą osobą wyszła i rozmawiała. Wiele osób się krępuje w swojej sytuacji i nie chcą mówić. Musimy stworzyć te warunki dla GOPS-u, ale nie tylko. My nie mamy, proszę Państwa, archiwum z prawdziwego zdarzenia. Ostatnia kontrola, która była, jeżeli chodzi o archiwum, no wiele zaleceń nam zalesiła.
nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, bo ja nie mam gdzie tego przenieść. To jeżeli archiwum określają to przepisy, jakie muszą spełniać pomieszczenia wymogi. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem coś i to ma być. Nie, my musimy dostosowywać też ten obiekt do warunków i potrzeb naszych mieszkańców. A uważam, że taka potrzeba jest i ta chwila i warto nad tym się pochylić i taki wniosek złożyć. I mam nadzieję, że rzeczywiście w ocenie osób oceniających nasz wniosek znajdzie to uznanie i podejmiemy te wyzwania. Jeżeli ja tego nie podejmę, to niestety za te 2 lata następna osoba, która będzie piastować urząd wójta, będzie takie zadanie będzie chciała zrealizować. Bo naszą gminę w jakiś sposób musimy też upiększać i stwarzać warunki do pracy i pracowników, a także do przyjęcia petenta. Także moja gorąca prośba, Szanowna Rado, o przyjęcie budżetu na rok 2022. A w trakcie roku budżetowego na pewno będziemy wiele zmian dokonywać w tym budżecie. Bo to zawsze tak było. Nie da się idealnie stworzyć zapisów w budżecie, że to wszystko idealnie będzie grało. Owszem, w niektórych działach, paragrafach można to przewidzieć, ale wielu nie. Nie da się tego przewidzieć, bo zawsze coś tam wyskoczy i trzeba dokonać zmian. Dziękuję za uwagę i bardzo proszę o pozytywne głosowanie nad budżetem. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Wysoka Rada jest wymienioną uchwałą. Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? No nie, głosujemy budżet. Kto się wstrzymał? Wynik głosowania: za uchwałą głosowało 13 osób, 0 wstrzymujących, wstrzymująca się 1 osoba. Także dziękuję Wysokiej Radzie za przyjęcie budżetu. Panie Wójcie. Przepraszam za naszą pracę, także budżet jest przyjęty. Proszę. Bierzemy się za pracę. Mogę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym podziękować tutaj Wysokiej Radzie za przyjęcie tego budżetu. Oczywiście ktoś tam ma inne spojrzenie na te problemy budżetowe, trudno, ale też chciałbym podziękować tutaj pani skarbnik za pracę nad tym budżetem. Aczkolwiek tak się stało, że pani skarbnik w tym okresie, no niestety, niewidoczna choroba, która krąży w przestrzeni, też dotknęła naszą panią skarbnik, ale praca zdalna spowodowała to, że budżet się zrodził w trudnych warunkach, trudnych okolicznościach, ale się stworzył i zrobił, i pobyła taka nawet myśl, że jeżeli pani skarbnik będzie bardzo źle się czuła, no bo to nie wiadomo, różnie to ludzie przychodzą, będziemy wnioskować do RIO o przesunięcie terminu złożenia projektu uchwały budżetowej, no ale nie było takiej potrzeby. Także pani skarbnik, ja bardzo dziękuję za pracę nad tym budżetem, radnym za składanie wniosków. Sporo tych wniosków zostało uwzględnione i myślę, że chciałbym podziękować i sekretarzowi, i wicewójtowi, pracownikom Urzędu Gminy, bo to też jest wkład ich, żeby to opracować, bo to generalnie ma działać pomyślnie dla rozwoju naszej gminy. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie tej uchwały. Nie
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Są uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Przechodzimy do... Kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Proszę podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał protokół? Został przyjęty. Punkt 19. Wolne wnioski. Proszę bardzo. Daję głos na salę. Pan Nawala, proszę. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, tutaj na sali jest pan, który mieszkaniec wsi Mlęcin, który składa wielokrotnie pisma do Urzędu Gminy. Myślę, że w jakimś celu dzisiaj tutaj jest. Jeśli jest taka potrzeba, to ze strony naszego mieszkańca bardzo proszę o umożliwienie mu zabrania głosu tutaj na sali. Mam pytanie. W miejscowości Adamów pojawiła się informacja o budowie farmy fotowoltaicznej. Czy wpłynęły już jakieś dokumenty do Urzędu Gminy? Czy taka decyzja została już wydana, czy nie? Czy gmina jest w posiadaniu jakiejś informacji odnośnie budowy tej fotowoltaiki? Pytanie numer dwa. Jaki mamy stan kierowców, naszych przeszkolonych kierowców w naszych jednostkach OSP? Wiadomo, że nie każdy może siąść za kierownicą samochodu strażackiego, jechać na akcję. Jeżeli nie ma takich uprawnień, kierowca nie może wsiąść do samochodu, prowadzić taki samochód. Jakie są straże wyposażone w odzież ochronną? Chodzi mi konkretnie o odzież taką do tych akcji. Wracając jeszcze do świetlic, panie przewodniczący, panie wójcie, ja poparłam ten budżet z nadzieją, że ten budżet zajmie w kolejnych poprawkach, zajmie zmianę i będzie uwzględnione, będą te godziny świetlicowe dla rodziców, tak jak rodzice prosili w piśmie. Myślę, że te pieniądze znajdą się mimo wszystko. Jest mi przykro, że my musimy jako radni znaleźć pieniądze, skąd pokryć to. Tylko dlaczego prawo działa w jedną stronę? Jedni muszą znaleźć te pieniądze, drudzy na zmianę budżetu nie muszą tych pieniędzy szukać. Znajdą inni za to. Jest to w jakiś sposób też naruszenie prawa oświatowego, biorąc pod uwagę, że ta świetlica nie jest uwzględniona, jest to naruszenie prawa oświatowego i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale powinno to być też uwzględnione. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, otrzymałem ostatnio telefon od jednego z mieszkańców Porąbnowych odnośnie złej jakości wody. Czy można byłoby prosić o jakieś wyjaśnienia w tej sprawie? Mówił o strasznym zanieczyszczeniu. Dziękuję. Proszę, panie radny Pawliński. Szanowni państwo, panie wójcie, chciałem zabrać głos w punkcie numer 8, ale tu pan przewodniczący tutaj nie uważa. Chodzi o mi o
to opony duże rolnicze. Był okres, że te opony składaliśmy na targowicy zwierzęcej i jakoś te opony ktoś zabierał i to było rozwiązaniem dla rolników. Na dzień dzisiejszy tych opon na pewno każdy rolnik ma dużych odciągnika, od kombajnu, od przyczep. Także nie ma możliwości coś z tym zrobić. Następne moje pytanie jest, były prowadzone prace konserwacyjne w zasuwach, to jest w rąbieży z krzyżowaniem na Walentów i tu koło mnie na Antoninie też ta zasuwa jest idąca z tamtej strony i wydaje mi się, że te zasuwy są nieodkręcone, bo w miarę to ciśnienie od tamtej pory zmniejszyło się. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Próbujcie odpowiedzieć pytania. Gdzie dajemy głos? Staram się odpowiedzieć. No to proszę odpowiedzieć. Radna Michalska, proszę bardzo. Ja nie mam pytania, tylko jeszcze na końcu chciałabym wyrazić swoje zdanie na temat właśnie podsumowania sytuacji świetlicowej. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jedną sprawę, na jeden aspekt. Uważam, że umowa, zresztą to co jedna z osób, która była na komisji, przedstawiciel Rady Rodziców o tym mówił. Chciałabym tylko po prostu o tym powiedzieć. Uważam, że umowa podpisana z przewoźnikiem jest niekorzystna, ponieważ w momencie zawieszenia nauki stacjonarnej przewoźnik nie powinien otrzymywać 100% dochodu, gdyż w takim przypadku firma może otrzymywać tarczę antykryzysową od państwa. Sytuacja nas nie zaskoczyła, była do przewidzenia, więc zaoszczędzona kwota z tego tytułu mogłaby być przeznaczona na świetlicę. Uważam to działanie jako niekorzystne dla budżetu. Dziękuję. A więc chwilę próbujcie, proszę odpowiedź. Jeśli nie, to... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o pytanie pani radnej, co wiem na temat fotowoltaiki w Adamowie. Tak, jest procedowana sprawa fotowoltaiki w Adamowie, jest na etapie rozpatrywania tego wniosku. Przeszkolenie kierowców w OSP, ilu ich jest? W niedługim czasie pani Anna otrzymała polecenie zebrania informacji odnośnie przeszkoleń druhów w poszczególnych jednostkach. Jakoś tak się stało, że wszystkie jednostki potrafiły udzielić tej informacji, ale Mlęcin nie odpowiedział na to pytanie. No więc ja nie potrafię się teraz odnieść do Mlęcina. Ilu tam jest kierowców przeszkolonych, ilu jest druhów przeszkolonych i w jakich specjalnościach. Moja wiedza jest taka na chwilę obecną, że w każdej jednostce są kierowcy, tylko jeżeli jest potrzeba wyjazdu w godzinach pracy, załóżmy od godziny, nie wiem, 5 do godziny 18, to jest problem. Bo ci kierowcy są w pracy. Zawodowo pracują, zarabiają na chleb. Po godzinie 18 sytuacja troszkę się zmienia. Sytuacja jest na tyle dobra w dobrem, że jest jeden kierowca, który pracuje na miejscu i praktycznie jak tylko jest w swoim warsztacie, to jest gotowy
i prężny do wyjazdu i udzielenia pomocy. W Budzienku też jest taka sytuacja. To są te dwie jednostki, które są zrzeszone w KSRG. I z reguły tak jest, że one w pierwszej kolejności zaznaczam, są podrywani do działań. Pozostałe jednostki to są jednostkami pomocniczymi. Jeżeli te dwie jednostki przy jakimś potężnym zagrożeniu sobie nie radzą, wtedy są zrywane pozostałe jednostki. I nie oczekujcie Państwo ode mnie, że ja w każdej jednostce będzie po 5 kierowców, bo tych 5 kierowców w skali roku to kosztuje naprawdę kupę kasy. To się wiąże z badaniem psychologicznym, to się wiąże z badaniami lekarskimi i uważam, że takiej potrzeby nie ma. Nawet w tych jednostkach KSRG jest po 3 kierowców na chwilę obecną, bo więcej nie ma potrzeby. Ale jeżeli tutaj odpowiedzialna za stan rzeczy pani Ania zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, to uważam, że wszyscy prezesi bądź osoby odpowiedzialni za taki stan rzeczy takiej informacji powinni udzielić. Szanowni Państwo, wiele było programów dofinansowujących odzież, nie tylko odzież, sprzęt dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. I każdy mógł składać takie wnioski do Państwowej Straży Pożarnej. Były te działania prowadzone przez inne podmioty. Wiem, że składali takie zapotrzebowanie na Nomexy i nie tylko. Tylko też nikt nie potrafi się podzielić informacją. Nie wiem, jeżeli uważają, że to jest jakiś temat tabu, no to te informacje trzymają dla siebie. A tutaj pada pytanie, ile mamy bądź ile nie mamy takich ubiorów. Ja nie potrafię na to pani radna odpowiedzieć w tej chwili, bo nikt nie udziela takiej mi informacji. To jeżeli my mamy wiemy o jakichś programach, wnioskach, to pani Ania SMS-em powiadamia wszystkich naczelników, prezesów straży, że jest taka możliwość i z tego należy korzystać. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Michała, zła jakość wody. Być może, że ta jakość wody się, proszę państwa, pojawiła ze względu na to, że oddaliśmy do użytkowania nowoczesną stację uzdatniania wody w Czarnogłowiu. Myślę, że na najbliższej komisja, która się odbędzie po nowym roku, myślę, że pojedziemy tam, żeby państwo sobie rada zobaczyła, jak wygląda nowoczesna stacja uzdatniania wody i przesyłu. I mieliśmy tydzień czasu na przeprowadzenie renowacji, czyszczenie zbiorników na stacji uzdatniania wody w Dobrem. Zbiorniki były dogłębnie czyszczone, myte w środku. Stacja była w Dobrem wyłączona. Czyli proszę zwrócić uwagę, stacja w Czarnogłowiu poradziła sobie z obsługą mieszkańców na terenie całej gminy. Czyli przez tydzień czasu szła woda z Czarnogłowia do mieszkańców. Czyli mamy stację bardzo nowoczesną i bardzo wydajną. I o to nam chyba chodziło. Natomiast po przeprowadzeniu czyszczenia zbiorników i nie tylko, być może, proszę Państwa, no nie jest człowiek w stanie wypłukać tej instalacji poprzez odkręcenie hydrantów, bo te hydranty były, sieć była płukana poprzez spuszczenie wody z hydrantami, ale być może, że jakieś tam brudy się mogły gdzieś dostać, nie? Dlatego jakaś niedogodność nastąpiła. No ale nie ma co dramatyzować, ponieważ od czasu do czasu takie sytuacje mogą się zdarzać, bo nie mamy na to wpływu. Bo my tylko robimy po prostu czyszczenie karszerem, mycie zbiorników wewnątrz, prawda?
potem to spuszczenie tego wszystkiego, ale nie wiem, może parę litrów tego brudu gdzieś tam poszło z czyszczenia w sieć. Później przez odkręcenie hydrantów to powinno generalnie zejść, ale prawdopodobnie nie zeszło. Więc taka niedogodność była. Myślę, że nie robimy tego celowo, żeby ta jakość wody była zła, tylko robimy i dbamy o to. Generalnie sanepid dba o to też, bo ciągle jesteśmy monitorowani przez sanepid i próbki wody są pobierane do analizy. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Pawlińskiego, opony rolnicze duże. Szanowna Rado, kto kupuje nową oponę, to ma prawo starą oponę zawieźć tam, gdzie kupił i zdać starą oponę. Z akumulatorami tak jest. Tak ze wszystkim jest. Sprzedający ma prawo przyjąć starą oponę. Jest to w ustawie zapisane. Ale najlepiej to do gminy podrzucić i my z tego tytułu jeszcze musimy za to zapłacić. Ale niektórzy to trzymają, te opony trzymają, pomyślą, że one są, jeszcze się nadadzą i potem przychodzi taki moment, że te opony nam rzucają, te duże, mówimy o dużych oponach rolniczych. Jeżeli chodzi o mniejsze ciśnienie, to mogło być, panie radny, w tym okresie, jak były prowadzone prace konserwacyjne, czyszczeniowe na stacji uzdatniania wody w Dobrem. Mogło ciśnienie ciutek być niższe, dlatego tak się wydarzyło. Po drugie, my na okres zimowy ciśnienie minimalnie obniżamy. Obniżamy ciśnienie ze względów na ruchy ziemi, żeby nam rury nie pękały. Duże ciśnienie, ruchy ziemni, prawda, przez zmarzlina i tak dalej. Nie chcemy sobie narobić kłopotów, żeby gdzieś za moment ileś powstało awarii na rurach przesyłowych. To jest, takie są zasady, nie tylko u nas stosowane, ale na wszystkich sieciach wodociągowych. No ale jeżeli ta woda ciutek słabiej płynęła w tym okresie, no cóż, ale chyba w tej chwili już jest dobrze. Nie sprawdzimy to. Ale jeszcze moja rada, kochani. Przeczyśćcie sobie sitka przy kranach. No, trzeba czyścić, bo dużo ludzi do nas też to zgłasza, zwłaszcza po awariach, nie? Więc wiadomo, że tam czasami wejdzie trochę piachu. I to gdzieś tam potem na końcu kranu się uwidoczni w sitku, nie? I woda nie płynie. No konserwatorzy jadą, bo jest zgłoszenie, bo jest słabe ciśnienie. Odkręcają sitko, piasek wyjmują z tego sitka bądź jakieś tam drobne kamyczki. Wszystko wraca do normy. Ale na to zwrócimy uwagę. Na pewno będziemy rozmawiać jeszcze dzisiaj z konserwatorami, jak to jest. Jeżeli chodzi o pytanie pani Wielechowskiej, nie chciałbym się do tego odnosić, że jest umowa niekorzystna. Jeżeli pani ma jakieś problemy, proszę zgłosić to do prokuratury. Prokuratura wyjaśni, czy umowa jest korzystna, czy jest niekorzystna. Uważam, że umowa jest korzystna, bo najtańszą była ofertą, a wybiórczo nie będę stosował zapisów, bo jak jest COVID, to ty nie będziesz jeździł, za to ci nie będę płacił. A jak nie ma COVID-u, to będziesz jeździł. Nie, tak się umów nie formuje, kochani. Jeżeli są jakieś wątpliwości, zapytania, proszę przyjść, wytłumaczymy, powiemy wszystko. Nie ma takiego przewoźnika, który będzie tylko na zawołanie. Dzisiaj jedziesz, bo musisz jechać, a jutro nie pojedziesz, pojedzie inny. My się związujemy z umową, gwarantując dowóz stale dzieci, gotowość autokaru w stanie technicznym dobrym, i on tę usługę ma pełnić. To nie jest tak, że my będziemy wybiórczo to traktować tą osobę, która wygrała przetarg i będzie jeździł, kiedy chce. On w tej chwili, mamy zdalną pracę na dzieci i nauczycieli, autokary stoją w dyspozycji. Ale ja z nim, ja muszę za ten okres też zapłacić, nawet jak on nie jedzie.
bo żaden przewoźnik się nie zgodzi na takie zapisy, że jak będzie zdalne nauczanie, to ja ci za to nie będę płacił. On nie będzie chciał takiej umowy w ogóle podpisać. Umowa działa dwuznacznie i w jedną, i w drugą stronę. I uważam, że umowa z przetargu była najtańszą ofertą i bardzo korzystną. Dziękuję za uwagę. Jeszcze na chwilę, ponieważ tak jak pan wójt powiedział, że tutaj już jest rozpatrywany ten wniosek o tą fotowoltaikę w Adamowie, ja bym prosiła, żeby może zorganizować jakieś spotkanie, konsultacje z mieszkańcami, żeby ci ludzie mogli zadać pytania, żeby mogli się dowiedzieć coś więcej, a nie tylko taka sucha informacja, że coś takiego ma miejsce na terenie ich miejscowości. Odnośnie ochotniczych straży pożarnych, to może pan wójt źle zrozumiał, że ja z jakąś pretensją czy coś. Nie, tu nie chodzi o moje pretensje, po prostu o czystą informację. Dziękuję. Nie no. Ja chciałam powiedzieć, że ja rozumiem, że zgodnie z umową przewoźnik ma obowiązek, rozumiem również gotowość. Chodziło mi o to, że można byłoby wprowadzić zapis, gdzie w momencie zawieszenia nauki ten dochód byłby nie stuprocentowy, tylko 50-procentowy. To wszystko. Dziękuję. Odnosząc się do tego pani spostrzeżenia, to ja odpowiem tak. Z tego co wiem, pani mąż też jest zawodowym kierowcą. Czy pani by chciała, żeby mąż przyniósł pani 50% poborów miesięcznych? Tak samo, proszę panią, nie ma kierowców w tej chwili, którzy czekają. Dzisiaj pozyskać kierowcę do autokaru jest naprawdę problem. Przewoźnicy mają problem. I nikt na taki układ nie pójdzie. Bo kierowca, on jest do dyspozycji. Nie z jego przyczyn autokar nie wyjeżdża. Ale pobory chce otrzymywać, bo on też codziennie żyje. On jest gotowy do pracy. Sytuacja wynikła obecna, jak wynikła, nie z przyczyn tutaj przewoźnika, nie z przyczyn pracownika, tylko z przyczyn covidowych. I ustawodawca ma obowiązek, no i wprowadził, prawda, chwilową pracę zdalną, ale autokary są do dyspozycji i gotowe do wyjazdu. Tylko nie ma sensu, żeby oni jeździły i woziły nie wiadomo co, powietrze. Ale za ten czas, gdzie kierowca siedzi i czeka w dyspozycji, on musi też otrzymać wynagrodzenie. On się na taki układ nie pójdzie, że dzisiaj mi zapłacisz, bo ja jechałem, a jutro mi nie zapłacisz, bo ja nie jechałem. On sobie znajdzie taką pracę, gdzie będzie miał zapewniony stały miesięczny dochód za każdy dzień swojej pracy. Proszę podejść do tego w ten sposób. Dziękuję. Może ja powiem dwa słowa jeszcze odnośnie tych kursów szkolnych. Ja to też mam pytanie przykładowo, nie do pana wójta, to ogólne pytanie. Czy przewoźnicy, którzy dowożą dzieci do szkół, do Mińska Mazowieckiego, szkół wyższych, się zwracają rodzicom za bilety, które te nic to nie jeżdżą. Za bilety szkolne się zwracają rodzicom. Szkodowo dwa tygodnie nie jeżdżą, niech powinni oddać pieniądze rodzicom, bo nie jeżdżą. Się oddają? Uważam, że nie oddają tych pieniędzy. Mieszkaniec miejscowości Mleńczyn, proszę bardzo. Prosił głos, proszę bardzo.
Wysoka Rado, jestem mieszkańcem Mięcina, nazywam się Butkiewicz Jan. I chciałbym powiedzieć, że dwukrotnie pisałem do Rady Gminy, pana przewodniczącego, o pomoc w rozwiązaniu sprawy administracyjnej, którą prowadzi pan wójt w sprawie zakłócenia stosunków wodnych. Żadnej odpowiedzi nie dostałem. Chciałbym, żeby to było przeczytane, te pisma, które ja złożyłem tutaj do Rady Gminy. Pani tutaj te pisma posiada, żeby przypomnieć, o co ja się zwracałem do Rady Gminy. Na początek. Jeszcze raz będę chciał później zabrać głos i wyjaśnić, o co tu chodzi. W drodze tam u pana, wszystko było omawiane, analizowane w komisjach. Ostatnie pismo, które pan napisał, to wiem, że radni też otrzymali odpowiedź. Nie wiem. Przepraszam bardzo, wypowiedzi nie dostałem konkretnie. Na to ostatnie pismo? Tak, konkretnie odpowiedzi dostałem. To, jeśli pan uważa, że to nie jest konkretna odpowiedź, no to proszę złożyć wniosek do prokuratury, naprawdę, bo to dla mnie to jest niepoważna rzecz, jeśli pan Piotr Mielewski pisze, pan wicewójt, odpowiada mu z pieczątką, ze wszystkim podpisem i mówi, że myśmy nie ponieśli kosztów przepustu tego pana, to pan nie wierzy. No to kto ma to sprawdzić? W gminie nie mamy na to dowodu, że myśmy to kupili. Nie mamy dowodu na to w gminie. Jak możemy odpowiedzieć na coś, cośmy nie kupowali jako gmina? Nie kupowaliśmy tego przepustu i pan nie wierzy w to, że myśmy nie kupili. I następne, że pokryli koszty też. No to pan wójt odpowiedział wicewójt, że pokryli te koszty. No. Tak, że pokryte są koszty. I wiele rzeczy na te pytania, które pan zadaje w takie pismo, były odpowiedzi według mnie to konkretne. Jeśli pan uważa, że to są nie, że Rada ma sprawdzić teraz przykładowo, że gmina nie kupiła tego przepustu przykładowo, no to na jakiej stanie mam sprawdzić, jak my nie mamy żadnych dokumentów gminy. Ale to gmina przywoziła ten przepust. To nie pan władczy. Tak. To może ja panu powiem w ten sposób. Ja tego doszłem, jak to było. Tak jak mówiłem panu na naszym spotkaniu, tak jak na naszej dawnej kolonii. Ja sam dzwoniłem do pana Zbyszka. Panie Zbyszku, poszedłem na YouTube, kopaliśmy tam rowy. Poszedłem, są trzy przepusty. Ten mieszkaniec zapłaci za to. A pan Zbyszek mówi, ja nie mam czym przywieźć. Ja mówię, to jutro dojechać nasi pracownicy, kopać rowy w koparku i przyczepu z ciągnikiem, to oni to zabiorą. I na tej zasadzie prawdopodobnie tak było tam. Czy to jest jakieś przestępstwo, że przywieźli przepusty dla mieszkańców? Jadąc tak, to jechali do pracy i tak jechali do pracy. Ja uważam, że to żadne przestępstwo jest. Jeśli pan uważa, że to jest przestępstwo, to zgłoś pan tę sprawę do prokuratury. To nie chodzi tak naprawdę o ten sam przepust. Chodzi o wiele innych spraw. O prowadzenie tej sprawy administracyjnej, o zakłócenie stosunków wodnych. Ciągnie się przez 3 rok. Były wydawane dwie decyzje. Była jedna decyzja wydana przez wójta, którą SKO uchyliło. Teraz napisana była druga decyzja w tej samej sprawie. Tak samo było opisane jak w pierwszej. Dlaczego się ta sprawa nie załatwia? Dlaczego została zrobiona droga do jednego mieszkańca? Przecież on tam nie mieszka. To jest nie mieszkanie, tylko śmietnik tam jest utworzony na tej działce. Jak on zrobiła droga zrobiona? Cegły nazywane wysoko po to, żeby ja nie mógł wjechać na drogę z pola. Tak się robi, tak się załatwia sprawy administracyjne? Janku, ja mam pytanie do pana jedno. Jak tam sąsiedzi kopali sobie, budowali te domy i tam po drugiej stronie, czyli do pana wozili ziemię na działkę, tak? To wozi. No ci panowie. Nikt żadnej ziemi nie wozi. Ale pan przyznałeś mi, że wozili. Na naszym spotkaniu pan powiedziałeś, że wozili ziemię tamci do pana na drogę. Sypałeś pan przy samej drodze. Wywoził domy na działkę, ale w nocy, jak ja nie widziałem. Tak było. Bez pana wiedzy. Bez pana wiedzy, tak? To czemu panie zgłosili tego do prokuratury, jak pan miał z ziemi? No, panowie, ja wiem, że pan wie, ja wiedział pan o tym dokładnie, bo pan mi powiedział, że woziły i sypali przy mojej... Nie ma nic do rzeczy. Nie ma nic do rzeczy. Jest do rzeczy, no. Do rzeczy, to sprawy administracyjne, to wyprowadzi pan wójt. Mówię, panie Janku, jeśli masz pan jakieś problemy, uważa pan, że wszystko jest zgodnie z prawem, tak jak pan mówisz, to od tego są wyższe władze. Są wyższe władze, proszę zgłosić. Proszę zgłosić to do prokuratury według mnie i to cały się rozstrzygnie. Czy to jest zgodnie z prawem, pan wójt robi, czy mi pracownicy gminy robią zgodnie z prawem, czy zgodnie z prawem. No,
prokuratura to rozstrzygnie, bo to już to się ciągnie ten temat nie rok, nie dwa. Nie, nie, właśnie, nie, naprawdę. Ja bym masz pan problem, proszę złożyć. Zgodnie z prawem. Nie w ten sposób robię to jak teraz. Jeśli pan mówi, że przedłuża SKO, dwa razy upominało wójta, że za długo to się ciągnie. Jedną decyzję uchyliło. Teraz uchyliło, teraz druga decyzja była napisana. Bez sensu. Po co? Powoływali byli dwóch biegów. Dane pieniądze gminy. Może pan wójt powie, ile to kosztowało. To dzięki panu. Skąd te pieniądze? Nie dzięki mnie. To pan powoływał biegów. Nie ja powoływałem biegów. Pan płacił pieniądze za biegów. Proszę powiedzieć, ile to kosztowało. Nie ma pieniędzy na to, nie ma pieniędzy na tamto. Na takie rzeczy są pieniądze, tylko grube pieniądze. To tak powinno być. Sprawa powinna być dawno załatwiona. Jeszcze chcę dodać, że na początku tego postępowania pan Grób podpisywał pisma. Teraz ostatnio wyłączył się od podpisywania pism, nawet nie podpisał decyzji, którą wydał. Tylko podpisuje tak, jedno pismo pan Pileski, jedno pismo pan sekretarz. A pan Grób się wyłączył z tego. To nie ma nic do rzeczy. No nie ma, ale... Dobrze. Panie Jarku, oczekujemy od pana, co pan żądasz od przypuśnienia? Od rady, można być jakieś pismo czy coś, nie wiem. Pismo na gnieździe gliny, na sąsiadną działkę. Ponowne zakłócenie stosunku wodnych. Zrobiliście się z drugiej strony. Decyzja, które pan trzyma, jest wód wodny, tam nie ma żadnych łamania prawa. Pan wójt zadeklarował, 11 lutego na zebraniu gminie, pan wójt zadeklarował ziemię wywieźć z działki 215. To się robi zostały wierzone. Ale tam nie ma żadnej gliny. Nie ma żadnej gliny, to proszę iść tam wejść na pole z nogami, pan zobaczy, co tam jest. A jakim pan prawem wchodzi na czyjeś posesję? Przepraszam pan. Skoro pan jest tak pewny, że tam dyskusja. Jest. A ja i pan nie może przejść. A dlaczego bym chciał wchodzić na czyjeś posesję? To mogłaby nie wiadomość. Ja mówię, jeśli prosiłbym tylko o to, żeby ta sprawa administracyjna, którą ja się zgłosiłem do wójta, zaczęta była przez wójta, nie przeze mnie. Ja tylko poszedłem gminy zgłosić to ustnie, czy wiedzą, co się dzieje na tej drodze. Pan wójt przyjechał z panem sekretarzem, stanął sobie tak, mówił, że tutaj nie widzi żadnych problemów. A było ziemi nasypane metr wysoko na drodze, o szerokości 2 metrów, cała droga zajęta betonami, słupami jakimiś elektrycznymi po 12 metrów zapalone, żeby nie można było jeździć. Żeby nie jeździły u mnie po polu, bo on sobie zajął drogę. I pan wójt stanął, że nie ma problemu. To ja to rozpętałem? Pan to rozpętał, panie wójcie. Tą sprawę. Pan powoływał biegnych później, jednego, drugiego. Na pański wniosek. Nie na mój wniosek. Pan powołał sobie drugiego. Pan proceduje dalej. Pan sobie powołał drugiego. Nie ma pan w ogóle chęci zakończyć postępowanie. Nie, pan sobie powołał drugiego biegłego prywatnie. Żadnego postanowienia. To był prywatny bieg. Pan zapłaci. Nie pan powie, ile pan zapłaci od tego biegłego. To są publiczne pieniądze. Jestem mieszkańcem tutaj i chcę się dowiedzieć, ile to kosztowało. Jeszcze bym prosił o panu, żeby pan pani przeczytał te dwa pisma, bo składała. Dla przypomnienia. Projekt dostał odpowiedzi od radnych, bo przewodniczący do tego radnych gminy. Pismo, które by praktycznie napisane, to nie rado by napisane pismo. Jakie to jest pismo? Odpowiedź, z tego co wiem, panie Janku, z tego co wiem, odpowiedź była na te pisma udzielona panu. Była odpowiedź udzielona. Jeśli pan uważa, że to jest niezgodnie z prawem, no to mówię, do prokuratury zgłoś pan sprawę, niech to się wyjaśni, niech to się zamknie w końcu, ten temat tej nieszczęsnej drogi, że ja uważam, że zrobić komuś wodociąg, to jest wielki błąd według pana, bo tam nie powinno być wodociągu w ogóle, nie. Tak, według rozmów to nie powinno być wodociągu, powinniśmy całe gminę nie wodociągować, tylko dać spokój sobie z gminą, z kimś przyłączyć. Dlaczego tą drogę nie zwracamy do końca, tam też mieszkańcy mieszkają, tak? Tylko z drugiej strony Władysza, kończy się siatka pana Władysza i koniec drogi. Wiesz pan, jak ten wodociąg powstawał w ogóle? No. A jeszcze jedno powiem, jeżeli się robi taką drogę, to najpierw się robi pomiary geodezyjne, wytycza się drogę. Zasypaliście ludziom działki? Cegłą. Zasypaliście działki rolników. Bo nie było pomiaru, bo nie zjedli tej drogi. Tak się robi postępowanie.
nie ma takiego problemu. Ja nie chcę nic mówić, panie Kmielewski, panie zastępcy wójcie, wójta, o pana sprawę. Nie chcę tu przedłużać sprawę, to ja bym powiedział. Na jakiej zasadzie pan działa? Nie no, zakres pomówienia, panie Janku, to są pomówienia. Jeśli masz pan jakiś problem z panem wicewójtem, mówię, zgłoś pan to wyżej. Naprawdę, bo pan mówi teraz, na jakiej zasadzie pan wójt działa. Jeździliśmy jak kierowca, no. Ale panie Janku, ja po prostu zaraz panu odbiorę głos na temat pracy jako kierowca pana. Naprawdę, bo to nie jest związane z tematem. No. Nie jest związane z tematem. Jeśli masz pan problem, przypuśćmy wtedy, bo ja wiem o co chodzi, bo pan mi mówiłeś, że to jakieś tam problemy jako kierowca, to nie jest temat związany z tematem tej drogi. Naprawdę to jest, no, dobrze, jeśli dobrze, pan nie wyciąga takiej rzeczy, prywatnej rzeczy tutaj, no, bo to dla mnie jest prywatna rzecz. Pan pracowałeś tu czy tu, to nas to wcale nie interesuje, gdzie pan pracowałeś, jak pan pracowałeś. No, naprawdę. No. Ja się zapytałem pana, czy... W tej mojej sprawie, to pisałem pismo, to jest radny, czy pan osobiście poszedł do pokoju 36 i przeczytał akta sprawy postępowania tego zakłócenia swobody wolnej? Czy ktoś przeczytał, czy ktoś się zainteresował? Nikt. To pan uważasz, że teraz każdy radny ma rozpatrywać pojedyncze sprawy, wszystkie sprawy. Od tego są pracownicy gminy, żeby to rozpatrywali, nie? Ja zadałem trochę trudu na to ostatnie pismo, pochodziłem wszędzie. Pochodziłem i wynalazłem pisma, które są nie po panu. I mówię, że ja sobie zadałem trochę trudu, poszukałem to i wiem, że zapłaciła gmina za to zapłaciła, nie płaciła za to, a te więc zapłacone są. Ja nie mogę panu dać danych z firmy, przypuśćmy, hurtowni, kto za to zapłacił, to jest RODO. No. No, to jest RODO i to jest nie kompetencja rady gminy przykładowo, żeby takimi temami się tam się zajmować. Ale faktura wystawiona przez gminę za usługi dla prywatnej osoby. Jakie usługi? Mówiłem panu. Usługi wykopania przepustu, zakopania, przywiezienia tego przepustu. No to, to prywatny to jeśli teraz, tak jak panu powiedziałem, mówię na danych... Ten przepust był na prywatnej działce, za mądrowo nie był na prywatnej działce. No właśnie, to jest taka jest dyskusja zbędna. Nie rozumiem, pana pytań. To do jakiego celu było zamontowany się przepust? Jeśli się zmontuje się przepusty w drodze gminnej, to jest prywatne zjazdiwa się jaśkolwiek. A dowód wpłaty jest, że pan zapłacił, właśnie z działki zapłacił za ten przepust, a nie gmina zapłaciła. Jeśli pan pisze pisma, panie Janku, pisze pan pisma, kto zapłacił za przepust, to jest takie pytanie w tym piśmie, nie? To panu pokazałem, kto zapłacił. Za przepust i za usługi, które były... Jakie usługi? Na rzecz pana władzy. To jest droga gminna, no. Jakie to, jeśli ktoś robi na drodze gminnej, gmina pracuje, to jest usługa? No ja mówię, jeśli ja pracowałem teraz u nas na drodze swoim ciągnikiem parę dni, to też mam za to pieniądze wziąć od gminy? No, ludzie, no nie oszukujmy się. Czy w ramach postępowania administracyjnego, to jest ciągle trzeci rok, robi się takie rzeczy, jak się nawozi cegły, ta droga jeszcze się podnosi, tym bardziej drogę do góry, żeby jeszcze bardziej były zakłócone stosunki wodne? Czy tak się robi w ramach postępowania? Powinno się doprowadzić albo do stanu poprzedniego, albo zrobić zabezpieczenia, żeby ta woda nie spływała na czyjąś działkę i zalewała pole. Nic się w tej sprawie nie zrobiło. A przede wszystkim to powinna, jak ta droga była spana, cegły na poziomie, powinna być zrobiona po miarę geodezyjnej. Drugi bieg, który był powołany, zrobił po miarę geodezyjne, bez uprawnień, który nie miał uprawnień do tego. Nic się nie robi. Miał to potwierdzić jakieś tam te swoje pomiary przez jakiegoś geodety. Nie zrobił tego. Jak się powołuje, jak się płaci pieniądze gminne? Panie Janku, ale proszę to nie jest... Proszę mi wytłumaczyć, ile to kosztowało. To nie jest... Jak może pan oceniać byłego przykładowo, czy jakie tam z tobą miary porobione? To nie pana rola, jeśli masz problemy, mówię. Zgłoś pan to wyższym władzom, niech to rozstrzygną, naprawdę. Jeżeli bieg wydał pytanie, czy ma upoważnienie na geodezyjne? Powiedział, że nie ma. Po co takie pomiary robi? Prywatne na rzecz gminy? Proszę napisać następne pismo do rady, do komisji, żeby to wyjaśniła. Ja uważam, że dzisiaj to jest zbyteczny temat, panie Janku, to jest zbyteczny temat. Bardzo bym prosił o przeczytanie tych pism. A to pismo było czytane już nie raz, panie Janku. Jaki to jest sens czytania pisma, jak się na te pisma dostałeś... Panie Janku, dostałeś pan odpowiedź na te pisma. Dostałeś pan odpowiedź mi na te pisma, no.
Radny Płaski. Mam pytanie, czy oprócz tych pism, które były czytane na sesjach, były jeszcze jakieś inne pisma płynęły od pana Kiewicza, rady gminy? Nie. Dwa pisma w czerwcu i... Wszystkie były czytane. Były czytane na pewno. No. Nie będzie czytane i była podzielona odpowiedź. Przecież po tym piśmie piersiowym byliśmy na drodze u pana przecież, nie? To coś mi tam się znaleźli, czyli tak sobie widzę mi się jechać. Teraz jeszcze jedno pismo wysłałem 3 grudnia. Do wójta gminy Dobrze. Przesłanie potwierdzeń za rozgraniczenie w 2015 roku, które było z postanowienia pana wójta podzielone na 3 osoby. Ja zapłaciłem, to było 6150 zł. Ja zapłaciłem swoje pieniądze, a pozostali sąsiedzi nie zapłacili. Zapłaciła za to gmina. Dlaczego tak było? Panie, pan daje, czytam odpowiedź. Koszty postępowania przewidzianego ustalenia postanowienia wójta gminy Dobre numer tam zostały uniesione przez strony postępowania. Tak. No dobrze, właśnie, dobrze. To jest, a kto się pod tym podpisał? Podpisał się z tego upoważnienia wójta Piotr Chmielewski, zastępca wójta. No. No. To co, pisze tu nieprawdę panu? Oczywiście. Jeśli nieprawdę, to chodź pan do prokuratury, nie do rady. Napisane jest pismo o przesłanie mi potwierdzeń. Powinno być przesłane mi te potwierdzenia w ciągu 3 dni. Jak? W ciągu 3 dni. Tak się pisze tutaj w paragrafie, nie wiem, 23 czy ileś. Wiesz pan, że obowiązuje RODO? Nie ma takiej możliwości panu dać potwierdzenia, że to były przesłane potwierdzenia? No. Do potwierdzenia wpłaty za tego zwiększenia. Jeżeli twierdzicie, że jest płacone, to proszę mi pokazać potwierdzenie. Ja mam dokumenty, których nie widzę. Nie widzę tam, że sąsiedzi zapłacili za to rozgraniczenie. Ja zapłaciłem, moje wieje wszystko, a sąsiadów nie. Były tam jakieś wspomnienia sąsiadów, żeby zapłacili, ale już było do końca. Także zapłaciła za nich gmina. Szanowna Rada, zgodnie z wnioskiem, który wpłynął do nas o rozgraniczenie nieruchomości, są pewne procedury, gdzie koszty rozkłada się na 3 strony postępowania. I tak się stało. I wszyscy zostali obciążeni kosztami i wszystkie środki zostały niszczone przez te strony. Wszystkie środki zostały niszczone. Ja nie rozumiem tego, że pan tutaj podejrzewa te osoby, że one nie zapłaciły. Wie pan, pan tutaj nam zaczyna zarzucać, nie wiem, nietransparentność gospodarki finansowej. Proszę pana, ma pan wątpliwości? Są organy ścigania. Prokuratura, proszę złożyć wniosek, że wójt ukradł pieniądze, które zapłacili strony postępowania. Proszę bardzo. Proszę mi potwierdzić. Ja mogę potwierdzić to prokuraturze, a nie panu. Nie dostałem odpowiedzi. I pan otrzymał odpowiedź. Jeżeli byście zapłaciliby, to szanowna rado, jest napisane w punkcie 4 udzielona odpowiedź panu. Koszty postępowania rozgraniczenia ustalone postanowieniem wójta gminy Dobre numer GK 6830.3/2014 zostały uiszczone przez strony postępowania. To jest udzielona prawidłowa odpowiedź, bo tak jest. Takie są fakty. Może pan będzie niedługo zażąda od nas wszystkich dokumentów od mieszkańców, kto płaci, kto nie płaci. Mam prawo rozważyć dokumenty. Nie ma pan takiego prawa. Prokuratura tylko ma prawo, a nie pan. Mam takie prawo. Jeżeli przepisu do wójta gminy o potwierdzenie tych kosztów zapłaconych, bo to było w moim interesie, tak? Ja zapłaciłem, ktoś inny nie. Nie ma sprawiedliwości. Panie Janku, to jest tu napisane, że jest zapłacony. No, jeśli ma pan problem, naprawdę, głoś pan to do prokuratury, no. Zgłoś pan to. Jak ja mogę panu teraz dać, przypuśćmy, tą WZ-kę, tu są dane człowieka, który zapłacił. Wrażliwe dane. Ja będę miał problem, jeśli pan to udostępnię. No. Teraz napis wójt wziął decyzję. Ja się od tej decyzji odwołam. Drugą decyzję. Nie wiadomo, jak się odkazał do tej decyzji przy chwili teraz. I dałem 5 zdjęć. Potwierdzające, że tą moją działkę zalewa. Kałuże wody, wypłukane złoże przez tą wodę. I pan wójt napisał później w piśmie, które są do SKO teraz, że te zdjęcia i te kałuże, które widać na tych zdjęciach, były ze stopowe, ze śniegu.
A zdjęcia, zdjęcia były robione 6 sierpnia. Także to była woda, wyśmiewa jeszcze leżała, była zalegała na moim polu. Kłamstwo. To teraz pan mówi, że my mamy jako Rada powiedzieć, że to było kłamstwo, czy nie kłamstwo. Nie? No. My mamy teraz uświadomić wszystkich, że to było kłamstwo, czy nie kłamstwo. Mówię, masz pan problem, proszę zgłosić to do prokuratury i wszystkie problemy. Nie, ja przyszedłem, żeby zwiadomić Radę gminną, jak się rzecz ma, tak? Trzeci rok prowadzone postępowanie, wydawane pieniądze gminne, moje również. Tak nie można robić, no. Tak jest, ma pan rację, nie można tak robić, jak pan robi. No mówiłem panu, usiądźcie sobie obaj, dogadajcie się z tym facetem, nie będzie problemu. Ale to nie woda, jest, nie jest, woda z góry szła i będzie szła. Nie jest konflikt z facetem ze mną, tylko to jest konflikt z gminą. A w tym postępowaniu jest wójt w dobrej stronie. Na Radę powiem tylko tyle, że ostatnio byłem na wspaniałym spotkaniu z ministrem rolnictwa i ministerstwo prowadzi pracę nad właśnie sprawami związanymi z ubezpieczeniem uprawnień. Nie będzie teraz tak, że każdy złoży wniosek, to mu wygniło, bo mu wysuszyło. Nie. Każdy będzie miał obowiązek ubezpieczyć swój areał obsiany. Tutaj ministerstwo na pewno będzie dokładać jakieś środki do tego ubezpieczenia, w jakiej formie, w jakiej kwocie, nie wiadomo. Jeżeli wysuszy bądź wygnije, to ubezpieczyciel zapłaci. A teraz to się skupia na tym, że my pracujemy, my zabiegamy, tak jak pan przewodniczący powiedział, woda nie płynie pod górę, tylko płynie z góry. Konfiguracja terenu w tym obszarze, o którym rozmawiamy, jest taka, jaka jest. Byliśmy, widzieliśmy i nie zmienimy biegu wody. Nie zmienimy biegu wody. Bo z jednej strony od pana Gładysza z drogi gminnej, z drugiej strony od pana Budkiewicza też płynie woda, prawda? Od jego domostw, prawda, na drogę i tam jest w porządku. Tylko akurat w tym momencie nie pasuje wnioskodawcy tych pism. Po prostu pan zatruwa nam życie, Radzie, mnie, takimi pismami, bo pan nie jest osobą konfliktową i nie potrafi przeciąć sprawę. Jeżeli ma pan problemy, uważam, że tą dyskusję powinniśmy zakończyć, przekierować pismo do prokuratury, że ten wójt jest taki, owaki i inny. Proszę bardzo, ma pan pole do popisu. A nie będziemy tutaj zabierać sobie i marnować czas. To są moje kompetencje i ja rzetelnie odpowiadam na wszystkie pisma do pana. A pan mi tutaj zarzuca, że ja panu nie odpowiadam na pisma. Ma pan. Z 26 listopada 2021 roku. 3 grudnia. Ma pan. 3 grudnia. Pan teraz jeżeli wpłynęło, proszę pana, 3 grudnia, to ja jeszcze ustawowo mam czas, żeby panu odpowiedzieć. Nie, 3 dni powinien. W ciągu 3 dni powinien dostać takie potwierdzenie. Pana, nie rozumiemy się, o czym mówimy. No dobrze. Pan teraz mi zarzuca, że z mojej działki płynie woda na drogę. Czy ja na tę swoją działkę ja podnosiłem do góry, czy ja coś nawoziłem, tak jak pan nawoził na gminną drogę? I pan zakłócił stosunki wodne, dlatego że pan podniósł do góry tą drogę. W latach 2016-2017-2018 pan Gładysz, a pan teraz tą cegłą jeszcze poprawił. Jeszcze raz pan ja powtarzam, że plan pochylenia drogi jest w odwrotnym stronę, a nie w stronę pana pól. I pan twierdzi, że płynie stamtąd woda. Nie jest. Wjeżdżę do pana Gładysza na działkę, jest właśnie tutaj, dopływa do pana Gładysza do działki i wreszcie wszystko pójdzie do pana. Jeszcze jedno powiem, bo pan powiedział, że na działce pana Gładysza są śmieci. Oczywiście. Też pan Gładysz może powiedzieć, że u pana na działce też są śmieci. Przywozi co tydzień całą przyczynę. Ale ma takie prawo i pan mu tego nie zabroni. Składuje pan na tym. Ale odpowiadam, ma takie prawo na swojej działce trzymać co tylko zechce. Ja tylko mówię, że aby śmieci nie zwoził, w sensie, proszę pana, worków, makulatury i innych rzeczy. Jeżeli on przywozi, proszę pana, materiały sypkie w postaci żwiru, piachu, trelinki, krawężników, ma takie prawo. Nikt mu tego nie zabroni. Ani ja, ani pan, ani Bóg Święty. I pan drogę zrobił do czego? Do tego jednego, do jednej posesji? Do pana działki.
To tam nikt nie mieszka? Do pana Jałki też. To tam nikt nie mieszka? To się nie robi drogi budowlane. Projekt budowlany jest, powinien być jakiś projekt sporządzony, powinien być jakieś pomiary geodezyjne i dopiero sypać cegłę. Nie zasypywać ludziom działki, tak? I robić zakłócenie stosunku wody. Mówię, jak pan masz problemy z gminą działki, to pan sobie usta te granice działki. Granica działki, nabijane są pręty tam. Gdzie jest granica działki? Przez kogo nabity będzie pan? Jezu, bez kogo nabity, bez geodety. Przez którego geodety? Więc tam żadnego pisma, że geodety. Nikt nie wchodzi nikomu na pole, no. Nie wiem, kto tutaj bił te pręty. Te pręty są, ale kto ty mówi o jakich działach? Nie dostałem żadnego dowiadomienia, że jakieś pomiary geodezyjne były. Powinna być droga wytyczona i dopiero sypane cokolwiek. Dziękuję bardzo. Poproszę pisma, które tutaj są. Im dałem. Nie chcę rada przeczytać, nie chcę przewodniczący zezwolić o przeczytanie tych przypomnienie. W jakiej sprawie ja się zwracałem do. Były nieraz czytane na sesji i na komisjach. Radny Laskowski, proszę bardzo. W sprawie przystojów firmy przewozowej, jak nie ma uczenia, jak jest nauczanie zdalne, ja mam propozycję. Nie wiem zresztą, czy jest to w tej chwili możliwe, ale może trzeba by było coś takiego uwzględnić, na przykład przy następnej umowie, przy następnym przetargu. Mianowicie wprowadzić taki zapis, że w wypadku, kiedy jest nauczanie zdalne prowadzone, po prostu ponieważ kursy są wykupione przez gminę, to kursy się odbywają. Tylko że wtedy z tych autobusów mieliby prawo na przykład korzystać mieszkańcy gminy Dobre. I ponieważ kursy są opłacone, robiliby to bezpłatnie. Oczywiście ja mam pytanie, czy jest to by było możliwe prawnie, ale zakładam na zdrowy chłopski rozum, skoro kurs jest opłacony, no to powinien się odbywać, a już do gminy w tym momencie należy stwierdzenie, kto w tym konkretnym momencie będzie z niego korzystał. Tak jak mówię, być może to nie jest na dzisiaj, na jutro, ale może do przemyślenia na następne okresy, bo jak znam życie, to niestety COVID nas w następnym roku też może jeszcze nie opuścić. Dziękuję. Ja odpowiem w ten sposób. Panie radny, dziękujemy za propozycję. Będziemy nad tym się wszystkim zastanawiać, bo sytuacja jest dynamiczna. Czy ten COVID w następnym roku będzie i w jakiej skali, tego nie wiemy. Pewne rozwiązania nowe pojawiają się w trakcie i wszystko będziemy analizować tak, żeby to dla naszej społeczności było z jak najlepszą korzyścią. Panie mecenasie, to dlaczego już przy tym przetargu nie zastanawialiście się państwo nad tym, że może taka sytuacja wystąpić, a była ona no, raczej do przewidzenia. Więc już tutaj, bo rzeczywiście tak, mój mąż jest kierowcą zawodowym, to prawda, ale nie, chyba w żadnej firmie tak nie ma, że w momencie, kiedy nie pracuje, dostaje 100% wynagrodzenia. Tutaj chodzi tylko o to, żeby był prosty zapis i mi się wydaje, że no jest to jakieś zabezpieczenie niepotrzebnie wydatkowanych pieniędzy na to, żeby po prostu firma otrzymywała no procentowo mniej, bo to nie jest gotowość, proszę państwa, bo tutaj też dwa pojęcia, to nie jest gotowość, tylko po prostu zostają zawieszone zajęcia od do i więc tutaj kierowca nie musi być w gotowości, bo te zajęcia z dnia na dzień nie zostają tak przywrócone. Tak jak do odśnieżania, że wieczorem popada śnieg, a rano kierowca odśnieżarki musi po prostu być gotowy do tego, żeby to odśnieżyć, czy w nocy, tak? Zakładając teraz taką sytuację hipotetyczną, że te, mówię, jest to założenie, że te zajęcia będą odwołane do końca, zawieszone do końca roku szkolnego. I do końca roku szkolnego my z budżetu wydajemy 100%?
mówię, to jest założenie, tak, że po prostu ta sytuacja potrwa długo i więc tutaj no, jest to takie dla mnie nieprzemyślane po prostu. Pani radna, ja nie powiedziałem, żeby się nie zastanawialiśmy nad tym. Nic takiego nie powiedziałem. My o tym myśleliśmy bardzo dużo i bardzo długo. I tam w tej umowie na pewno zapisy dotyczące COVID-u są, z tym, że ja w tym momencie z głowy nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jakie te zapisy są w szczegółach, ponieważ od chwili, kiedy to było nad tym pracowane, minęło dosyć dużo czasu. Na wszystkie problemy.